Hej, dziś długo oczekiwana rozmowa z Karolem Fiałkowskim. Witaj, Karolu. Witam. Jesteś chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich nihilistów, choć oczywiście co to właściwie znaczy, to jeszcze do tego przejdziemy. Natomiast otworzyłeś też niedawno kanał na YouTubie, gdzie dzielisz się swoimi przemyśleniami w tych tematach. Link do niego oczywiście też będzie w opisie. I dziś porozmawiamy sobie właśnie o tej postawie, czy też o tym braku postawy światopoglądowej. I o ile z mojej perspektywy wydaje mi się, że rozumiem, na czym polega i skąd się bierze przyjmowanie takiej postawy i, że tak powiem, rozumiem uzasadnienia, jakie się za tym kryją, to jednak wydaje mi się, że bardzo nie rozumiem wielu zachowań, które przejawiają właśnie niektóre osoby o takich postawach i to, co z tego wychodzi. A no, wydajesz się bardzo dobrą osobą do rozjaśnienia tych kwestii, także ja się też bardzo cieszę, że mamy w końcu okazję porozmawiać Właśnie, to tym lepiej. Rozjaśnić te tematy. I dlatego też w ogóle na początku tak z góry przepraszam, ja pewnie będę zadawał dużo pytań, ale tak jak ja wielokrotnie zaznaczałem, ja absolutnie filozofem nie jestem, więc postaram się, aby te pytania były zasadne. Ja na szczęście też. To tym lepiej. Takie osoby tak. Właśnie najlepiej. I więc zacznijmy właśnie, przechodząc już do sedna, zacznijmy właśnie od pytania, czym w ogóle jest nihilizm i jak ty go konkretnie rozumiesz i co to znaczy być szczęśliwym nihilistą, ponieważ o ile dobrze pamiętam, tak właśnie się określałeś wielokrotnie. No dla mnie nihilizm to jest wyłącznie etykieta, która wzięła się w ogóle z pewnej konieczności, bo jakoś trzeba mnie było przedstawić w przestrzeni publicznej. Ona zniekształca mój brak poglądów, bo ona powoduje to, że dla wielu ludzi kojarzy się właśnie ta etykieta, ta nazwa. Ona sugeruje, że ja jestem reprezentantem takiego światopoglądu, właśnie jak nihilizm, który coś tam twierdzi. No ale skoro potrzebowałem jakiejś etykiety publicznej, no to szukałem takiej, która najlepiej będzie wyrażać to, co myślę i co reprezentuję, mianowicie nic. No i stąd się wziął nihilizm. Ale z czasem, pomimo wad tej etykiety, zacząłem ją lubić, bo kolejne osoby publiczne zaczęły przedstawiać nihilizm jako strasznie wielkie zagrożenie, a nihilistę jako strasznie wielkiego wroga ludzkości. Najsłynniejszy przykład to jest oczywiście Jarosław Kaczyński i jego stwierdzenie, że poza kościołem jest tylko nihilizm, czyli domyślam się, że coś bardzo strasznego. I w ogóle inni biskupi, publicyści zaczęli używać właśnie słowa nihilizm jako synonim czegoś najgorszego, co może spotkać ludzkość, gdyby ich zabrakło. I bardzo mi się to zaczęło podobać, dlatego że w pewnym sensie ja reprezentuję zagrożenie dla nich, bo nie jest dla nich największym zagrożeniem, nie są dla nich ludzie, którzy reprezentują poglądy przeciwne. Ludzie, którzy reprezentują poglądy przeciwne, im ułatwiają czy umożliwiają wręcz tworzenie tej opowieści, że oni są potrzebni naszej cywilizacji do jej obrony. Natomiast ludzie tacy jak ja stanowią dla nich zagrożenie, ponieważ całym swoim życiem, tym jak żyją, co myślą, pokazują, że taka klasa społeczna, którą reprezentują pan Kaczyński, czy biskupi, czy publicyści katoliccy, czy profesorowie filozofii, że cała ta klasa społeczna nie jest potrzebna do życia, ani prywatnego, ani społecznego, że można spokojnie, produktywnie, szczęśliwie żyć, nie będąc pouczanym, ani wychowywanym przez tych ludzi. Więc rzeczywiście, jeżeli nihilizm to jest coś najgorszego, to ja bardzo chętnie jestem właśnie tym nihilistą, bo rzeczywiście to jest takie moje spostrzeżenie, którym chcę się dzielić z ludźmi, że rzeczywiście oni nie są do niczego potrzebni i to, co oni mówią. I bo to jest rzeczywiście takie kluczowe moje spostrzeżenie z różnych moich dotychczasowych przygód w życiu, że nie widzę podstaw do tego, żeby przyjmować jakiekolwiek przekonanie, religię, filozofię, ideologię, światopogląd i według takiego systemu przekonań żyć. Nie widzę podstaw przejmować się twierdzeniami ludzi, którzy uważają, że ich propozycja to jest akurat prawda. Nie widzę sposobu rozstrzygnąć, która z tych propozycji jest akurat prawdziwa. I według
mojej najlepszej wiedzy z całej historii myśli ludzkiej, nikomu to się dotychczas nie udało, żeby rozstrzygnął i pokazał, że jego propozycja jest akurat trafna i słuszna i że należy się nią kierować w życiu. Nikt nigdy nie pokazał, jak to zrobić, ani nikt nigdy nie pokazał, że to jest w ogóle możliwe. I temu najważniejszemu spostrzeżeniu towarzyszy drugie, że mianowicie nie ma żadnej potrzeby ani na pewno w życiu, na tyle na pewno, na ile pozwala moje dotychczasowe doświadczenie oczywiście, na tyle, na ile pozwalają te sposoby poznania, te sposoby życia, którymi ja dysponuję. Domyślam się, mam takie wrażenie, że w życiu osobistym, jak do tej pory, z całą pewnością, nie potrzebuje do niczego tych narracji, których oni produkują. Domyślam się również, że w życiu społecznym jest podobnie i że bez jakichkolwiek zewnętrznych czy wewnętrznych konstruktów światopoglądowych można spokojnie być zadowolonym ze swojego życia, ze swojej codzienności, można przeżywać życie pełne dobrych emocji, pełne energii do działania. Oczywiście to pojęcie szczęście też jest pewną etykietą, bo co to znaczy szczęście, to ja nie wiem obiektywnie. I też każdy szczęście rozumie trochę inaczej, ale ta etykieta z kolei ma znaczyć tyle, że jest to pewien oczekiwany stan, z którego jestem zadowolony. Mhm. Generalnie, jeśli chodzi o kształt życia. No i jeśli chodzi o wyjaśnienie, skąd się wzięła ta etykieta szczęśliwego nihilisty, no to właśnie stąd, że spośród koniecznych, żeby jakoś funkcjonować właśnie w przestrzeni publicznej, no to ona jest najmniej zła. Dobra, ja tak króciutko tylko dopytam, bo powiedziałeś też, że o ile dobrze zrozumiałem, że... Może tak, po kolei. O ile dobrze rozumiem, właśnie starasz się po prostu nie zajmować żadnej kategorycznej pozycji, żadnego, nie opowiadać się kategorycznie po żadnej ze stron i raczej twierdzić, że raczej co do zasady nie wiesz i że nawet nie tyle, że nie wiesz, ale że nie da się wiedzieć, tak? I to samo dotyczy... Ja nie tylko kategorycznej, ale staram się nie zajmować żadnej ze stron. Okej, okay, to też jest istotne, że to zostało... Dobrze, i to się oczywiście tyczy nie tylko poznania, ale również wartościowania, prawda? I w takim ujęciu, i to jest bardzo istotne pytanie teraz właśnie, dla jasności, na potrzeby tej dyskusji, gdy będę mówił nihilizm i nihilista, będę miał na myśli twoją pozycję, tak? To, ja rozumiem, że to jest twój konkretny nihilizm, ale dla uproszczenia nie będę powtarzał tego za każdym razem, więc zaznaczam to. Więc co jako nihilista w takim ujęciu masz na myśli, mówiąc, że coś jest właśnie właściwe, niewłaściwe, że coś warto, że coś nie warto robić, że coś należy, nie należy, czy tam lepsze, gorsze. Za każdym razem, kiedy się posługujesz jakimś wartościującym językiem, bo chyba nie da się tego uniknąć, co masz na myśli jako nihilista? Bo przeciętna osoba, że tak powiem, zwykle mówiąc, że coś jest właściwe, ma na myśli, że istnieje jakiś obiektywny standard, wedle którego to jest właściwe i należy do tego dążyć i tak dalej, i tak dalej. W swoim przypadku oczywiście tak nie jest, więc co masz na myśli mówiąc to takim językiem? No ja nie mówię, że coś jest właściwe czy niewłaściwe. Najwyżej mogę mówić, że coś jest lepsze czy gorsze. Czyli staram się ten język również minimalizować wartościowania właśnie, żeby uniknąć tego nieporozumienia, że ja się odwołuję do właśnie czegoś obiektywnego. Natomiast co mam na myśli? Ja jestem z pierwszego wykształcenia ekonomistą i w ekonomii jest takie pojęcie, które zauważyłem, że bardzo dobrze wystarczy do opisania tej rzeczywistości, o którą pytasz, mianowicie preferencje. Mhm. Preferencje to jest taki stan, który zauważam u siebie, że wolę coś niż coś innego. Przedkładam jedną opcję nad drugą. Chciałbym, żeby raczej coś niż coś innego. Mhm. I jeżeli wartościuję, jeżeli mówię, że coś jest lepsze czy gorsze, warto czy nie warto, wolę jedno czy drugie, to jest wyłącznie wyraz moich preferencji. Nic innego. Okej, okay, i to się tyczy również w odniesieniu do innych osób, że kiedy mówisz, że dla innych osób warto byłoby coś zrobić, to też jest wyraz twojej preferencji nie. na temat... Jeśli chodzi o słowo warto, no to tu jeszcze jest kwestia pewnych okoliczności faktycznych, które wskazują na możliwość czy na szansę realizacji pewnych preferencji, tak? Bo jakiś stan jest preferowany, no i czy warto coś zrobić, żeby osiągnąć ten stan, to jest troszkę coś innego, tak?
I jeśli chodzi o inne osoby, kiedy mówię, że warto coś zrobić, to wyrażam taką opinię swoją, że jeżeli one osiągną tę sytuację, osiągną taki stan, to również w ich pojmowaniu, w ich układzie, w ich siatce, w ich układzie, właśnie w ich systemie preferencji, to również ten stan będzie dla nich preferowany. Dla tej konkretnej osoby. Takie jest twoje przekonanie po prostu na temat tych osób. Taka jest moja opinia. Tak jest mój domysł, że jeżeli jakiś stan jest dla mnie preferowany, to być może dla kogoś innego też. I jak mówię, że myślę, że warto coś zrobić, to mam właśnie na myśli, że myślę, że jeżeli ta osoba coś zrobi, to uzyska stan, który dla niej w jej układzie preferencji również będzie preferowany, że ona stwierdzi ostatecznie. To jest najważniejsze jakby w tym wszystkim. Ona stwierdzi ostatecznie, że było warto. Okej, chyba rozumiem. Tylko tutaj pojawia się mi już, że tak powiem, szereg właśnie pytań. Ponieważ jeśli nie zajmujesz żadnych postaw, tak? Jeżeli nie wyrażasz żadnych poglądów, nawet nie przychylasz się, dobrze zrozumiałem, że nie przychylasz się do żadnych poglądów, tak? Znaczy, starasz się nie przychylać, tak? Staram się. Niestety nie zawsze jest to możliwe. No jasne. Ale kiedy tylko to jest możliwe, to staram się zawieszać sąd w każdej sprawie, kiedy to jest możliwe. Tak, to jest dobra uwaga. Dobre ujęcie. Natomiast w tym wszystkim rodzą się na przykład takie pytania, ponieważ jednak w takich klasycznych światopoglądach, w klasycznych filozofiach jednak jest pewien zestaw takich założeń początkowych, z których wynika, że tak powiem, całe dalsze rozumowanie i tak dalej. I co się sprowadza do bardzo podstawowych rzeczy, na przykład takich jak preferujemy procesy rozumne nad emocjonalnymi, tak? Rozróżniamy na przykład, gdy ktoś działa czysto emocjonalnie, a gdy ktoś działa rozumnie i preferujemy co do zasady, znaczy nawet nie tyle preferujemy, tylko całe nasze systemy, nie tylko takie, nie tylko filozoficzne, ale również społeczne, są zbudowane na założeniu, że bardziej wartościowe, właściwsze są procesy rozumne ponad emocjonalnymi. I na przykład u ciebie takiego przekonania nie ma też? No to zależy w jakim kontekście. Generalnie ja bym się zgodził z takim postawieniem sprawy, tylko no, trzeba by było dokładnie znać kontekst, żebym wyraził jakąś swoją opinię, jeżeli już koniecznie muszę. No tak, no natomiast prostutki przykład, że... Bardzo, najlepiej na konkretnych przykładach. No jasne, wiesz, dzieje się coś i pojawia się w tobie pierwsza reakcja emocjonalna na jakieś wydarzenie i po chwili, po namyśle przychodzi ci, że tak powiem, rozumny namysł, że tak powiem, po dłuższym sensie, nawet kilka sekund to może być, prawda? Że okej, ale zastanówmy się zanim postąpimy emocjonalnie, prawda? I czy ty preferujesz, i dlaczego należy preferować rozumny namysł w tym wypadku ponad reakcję emocjonalną? Znaczy, odpowiadając na twoje pytanie, no to tak, to w takim konkretnym rozumieniu, tak, preferuję działać później, nie na podstawie tej pierwszej emocjonalnej reakcji, tylko na podstawie tego racjonalnego namysłu, tak preferuję. Natomiast z pytaniem, dlaczego należy tak robić, to mam kłopot, bo ja nie rozumiem, co to znaczy należy. Nie rozumiesz, co to znaczy należy, tak? Nie rozumiem, co to znaczy należy. Znaczy znam trzy znaczenia takie w użyciu słów wyrażających właśnie, że coś należy, to może nie, ale powinności wszelkie, no, prawda? Powinno się w takim razie, umijmy to w ten sposób. No to słowo powinno, ja znam trzy znaczenia, które są w użyciu. Takie znaczenie probabilistyczne, że z jakiegoś eksperymentu powinno wyjść coś, czyli spodziewam się tego, tak? Tak jak w angielskim na przykład to też funkcjonuje. Czyli wyrażenie pewnego oczekiwania dotyczącego prawdopodobnego wydarzenia, że powinno się stać, czyli spodziewam się. Drugie znaczenie, które znam, które też używam, to jest takie, że wyrażam pewien warunek konieczny, który mi się wydaje, do osiągnięcia pewnego celu. Czyli na przykład, jeżeli chcesz dobrze poznać jakieś zagadnienie, to powinieneś przeczytać tę i tę książkę, na przykład. Nie? I to rozumiem. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że ktoś używa słowa powinno albo należy bez żadnego takiego kontekstu. Po prostu mówi powinno się albo należy coś. I wtedy nie rozumiem, co to znaczy. No tak, ale bo ja rozumiem, że w twojej postawie
nie ma tego wartościowania, ponieważ tak jak mówiliśmy, nie ma tych w ogóle obiektywnych kryteriów, ale wydaje mi się, że rozumiesz, że zazwyczaj jednak, gdy ludzie mówią powinno się, to mają na myśli, że przynajmniej co do zasady, tak wyłączając jakieś wyjątki być może, to co do zasady lepiej jest zachować się w ten sposób niż w inny. I przystawiają to do pewnego obiektywnego kryterium. Ja rozumiem, że ty nie uznajesz jego istnienia, ale rozumiesz, że inni mają to na myśli, gdy to mówią. Bardzo, bardzo się cieszę, kiedy, i bo to wcale nie jest takie częste, bardzo się cieszę, kiedy ktoś podejmuje się tego zadania rozpakowania, co ma na myśli, mówiąc powinno. Bo jeżeli ktoś ma na myśli, że jego zdaniem coś jest lepsze, to troszkę zmienia wydźwięk dyskusji, bo dyskusja schodzi z poziomu odwoływania się właśnie domyślnie do jakichś obiektywnych światów, których ja nie znam, i zwraca uwagę, że pytający, czy właśnie wypowiadający takie zdanie, no właśnie jego zdaniem co jakiś stan byłby lepszy, czy jakieś działanie byłoby lepsze, czy to jest jakieś jego wartościowanie. To jest bardzo cenne i ja na tym poziomie już rozumiem, o co chodzi. Dobrze, ale wydaje mi się, że nie do końca jednak albo my się zrozumieliśmy, albo coś tutaj zostało umknęło, gdyż większość ludzi, jednak mam wrażenie, mówiąc powinno, nie wyraża własnej preferencji, tylko stwierdza, że istnieje jakieś obiektywne kryterium, względem którego lepiej jest, aby coś było. I można powiedzieć, że oni się mylą, że tak naprawdę nie ma tego obiektywnego kryterium, ale oni jednak to mają na myśli, prawda? I w tym kontekście wydaje mi się, że i w takim kontekście mam na myśli powinno się w tym przykładzie, który rozmawiamy. No to właśnie, no ponieważ ja nie znam żadnego takiego kryterium, to dlatego mówię, że nie rozumiem. Co to znaczy? No nie, właśnie, no chyba, właśnie, ja nie rozumiem teraz, co masz na myśli, mówiąc nie rozumiem, ponieważ wydaje mi się, że, nie rozumiesz w tym sensie, że przyjmujesz inną postawę wobec, że ta powinność, o ile dobrze rozumiem, rozumiem, stwierdzasz, popraw mnie, jeśli się mylę, stwierdzasz, że to obiektywne kryterium, wobec którego istniałyby jakieś powinności, nawet nie tyle, że w ogóle nie istnieje, tylko w ogóle nie ma takiej kategorii, w której mogłoby ono istnieć, że jest to coś w ogóle poza sferą rozważania, tak? Czy coś takiego. Ja nie mogę niczego takiego stwierdzać, no bo na jakiej podstawie? Może inaczej, nie masz przekonania, że takie coś, że istnieje no kategoria... Po prostu być może domyślnie ktoś ma coś takiego na myśli, jak mówisz. Być może jest tak, że ma większość osób, natomiast wydaje mi się, że ponieważ ja nie wiem, nie znam żadnego kryterium i odpowiedź na pytanie, co się powinno ode mnie, no nie będzie specjalnie konstruktywna w tym znaczeniu, no bo nie znam tych kryteriów, więc wydaje mi się, że to, co ja mogę ciekawego odpowiedzieć na pytanie, na przykład, czy zareagować na jakieś stwierdzenie dotyczące powinności, to jest zwrócić uwagę na to, że to słowo niesie ze sobą ogromny ciężar konsekwencji, jeżeli się myśli w ten sposób, zwłaszcza jeżeli się odsyła do jakiegoś obiektywnego świata wartości czy norm. I dlatego mówiąc, że nie rozumiem, szczerze wyrażam, co myślę, że nie rozumiem i zachęcam do rozpakowania i wyjaśnienia tego słowa, bo to może dużo więcej wnieść ciekawego do dyskusji na jakiś temat, niż to, żebym ja jakby na siłę próbował się domyślać, jakiż to obiektywny świat wartości się za tym słowem kryje. Dobrze, czyli ponownie mówiąc, nie rozumiesz na tyle, na ile rozumiem, chodzi o to, że nie mieści się to w twojej postawie, że w twojej postawie nie ma tego typu. Tak. Ale zdajesz sobie sprawę chyba, co mają na myśli ludzie, którzy konstruują takie Dopóki nie powiedzą, o jaki konkretnie system norm chodzi i dlaczego on jest obiektywny i dlaczego ja mam się z tym zgodzić. Nie, to nie chodzi o to, żebyś przyjął. Poczekaj. To moja odpowiedź na pytanie, co się powinno, jest niemożliwa. Więc ja zwracam uwagę, że za mało mam informacji, co ta osoba ma konkretnie na myśli. Najczęściej
okazuje się, że taka osoba nie potrafi sformułować żadnego takiego systemu, który ja bym zobaczył, że on istnieje obiektywnie i z jego punktu widzenia stwierdził, czy coś się powinno. Więc na początek od razu mówię, że prawdopodobnie rozmowa ze mną na ten temat, na tym poziomie, no nie będzie za bardzo konstruktywna, bo ja nie rozumiem, do czego ta osoba się odwołuje. I często zdarza się tak, jeżeli uda mi się w ten sposób zachęcić osobę do właśnie zastanowienia się dokładnie, co się za tym kryje, to często się zdarza tak, że ta osoba też do końca nie wie, do czego się odwołuje, co się za tym kryje i dlaczego. Okej, wydaje mi się, że rozumiem. I też dla jasności, ja nie próbuję tutaj, że tak powiem, skłonić cię do wyrażenia, że jakiejś właśnie powinności czy coś takiego, tylko właśnie próbowałem. Czyli o ile dobrze rozumiem, ponownie jest to jedna z tych sytuacji, w której zawieszasz osąd po prostu, tak? I czy istnieje ten obiektywny jakiś świat, do którego się odwołują? Tak? Czy mojemu rozmówcy o to chodzi? Nie, chodzi o kwestię powinności ogólnie po prostu. Że na przykład kiedy zapyta. No tak. Okej, no dobra, no to właśnie to tutaj. O ile dobrze rozumiem, ponownie, to się tyczy w kwestii nie tylko powiedzmy nawet, czy rozumne, tak jak do tego przykładu, do którego mówiliśmy, że rozumne procesy są lepsze w jakiś sposób niż emocjonalne, ale tylko na przykład, czy to się na przykład też dotyczy do tego, czy powinno się mieć spójny światopogląd, czy nie powinno się wyznawać sprzecznych poglądów, czy na przykład czy powinno się komunikować swoje intencje w sposób prawdziwy i tak dalej. Rozumiem, o ile dobrze rozumiem, wszystkie te rzeczy, we wszystkich tych rzeczach jest to, no bo nie chcesz wyrażać się w tych słowach, tak? Nie chcesz zajmować właśnie postawy i jest to coś, co nie mieści się w tej twojej postawie po prostu, tak? Dopóki nie zrozumiem, co znaczy powinno w tych pytaniach, to nie umiem odpowiedzieć na te pytania. Znaczy, no, ja wiem, że my się krężymy tutaj w kółko, ale to jest właśnie to, co mówiłem na początku, że po prostu nie rozumiem wielu rzeczy prawdopodobnie ja też w tej kwestii. Natomiast może po prostu podsumuję to, co zrozumiałem, że tak powiem, z tego wszystkiego, aha, że w momencie, gdy inne osoby stwierdzają, że posiadają jakieś obiektywne kryteria, wobec których wyrażają takie sądy, ty stwierdzasz po prostu, że takich kryteriów nie widzisz, więc nie uważasz, aby się nic należało. Podobnego, ale absolutnie nie. Okay, ja wtedy grzecznie pytam, jakie to są i dlaczego mają mnie one interesować. A, w tym sensie, dobrze. Tutaj przechodzimy też do kolejnego zagadnienia, o którym też wspominaliśmy wcześniej, a mianowicie w swoim powitaniu na swoim kanale YouTube'owym. Znaczy, przedstawiasz siebie jako osobę, która nie posiada światopoglądu, tak? Nie jest przypisana do światopoglądu. I tu jest moje pytanie, czy na pewno da się nie posiadać żadnej religii, filozofii ani ideologii? I czy taki skrajny sceptycyzm wobec wszelkich filozofii nie jest przypadkiem sam w sobie pewnego rodzaju światopoglądem? I dla jasności od razu uściśle, że mówiąc światopogląd, mam na myśli za encyklopedią PWN, to jest zespół czyichś poglądów na świat i na życie, wpływający na jego zachowanie. I wyjaśnię jeszcze tak krótko, co mam, z czym mam tutaj delikatny problem, ponieważ rozumiem, pytanie tak mi się wydaje, chęć zawieszania sądów w tych wszystkich rzeczach, które w jakiś sposób nie mieszczą się w tej postawie, ale jednak w swoim zachowaniu, w swoich działaniach ewidentnie no, preferujesz jedne zachowania ponad inne, kierujesz się jakimiś wartościami, choćby to były wartości subiektywne, oczywiście, prawda, pewnymi preferencjami i tak dalej. I czy to jednak nie składa się na pewien właśnie system, na pewien system. No, chyba chcę użyć słowa poglądów, a przynajmniej wyznaczników, po których postępujesz, że tak się wyrażę. Jeżeli składa się na jakiś system, to nie jest to ani moją intencją, ani moim celem. Być może jak ktoś na to patrzy z zewnątrz, to układa się to w jakąś taką całość, którą bardzo chcąc można nazwać pewnym systemem, natomiast ja tego w ogóle nie widzę w ten sposób. Na przykład jak oglądałem twój film na Wojnie Idei o nihilizmie, tak? To jest to podstawowe nieporozumienie, że które ja na siebie ściągam też tą etykietą, tak? Że przecież nihilizm to jest
właśnie jakiś system polegający na tym, że odpowiedzi na te pytania kosmiczne i egzystencjalne są negatywne. No i tam na przykład mówisz, że nihilizm to jest pogląd filozoficzny, który neguje, postuluje, zakłada, uznaje to lub owo. Te słowa mnie w ogóle nie opisują. Rozumiem, rozumiem, aczkolwiek też dla jasności, akurat ten film, bo to mówimy o idei w dwie minuty, prawda? Ten film, że tak konsultowałem z innym nihilistą, który, że tak powiem, jasne, go zatwierdził i dlatego dziś mówiąc o nihilizmie mówimy konkretnie o tej twojej postawie, prawda? Tak jak mówiliśmy na początku, że rozumiem, że mogą istnieć, rozumiem, że po pierwsze mogą istnieć inne w ogóle podejścia do tego, a jest to temat taki no, płynny, tak? Tu jest jak najbardziej, mam nadzieję, że to zrozumiałe również dla widzów. Ale... wracając do światopoglądu, ponieważ no, ewidentnie z twojej działalności też YouTube'owej, no, przynajmniej w mojej ocenie przynajmniej, ponownie popraw mnie, jeśli coś tu jest nie tak, wypływa taki obraz, że jednak promujesz tego typu postawę. Zachęcasz do niej chociażby w ten sposób, tak jak mówiłeś, że chociażby w ten sposób, tak jak mówiłeś, że spekulujesz, tak, czy że masz taką opinię, że u innych osób może to też wywołać te stany preferowane, prawda? No tylko pojawia się pytanie, jeżeli ostatecznie, może inaczej, pojawia się takie proste pytanie, jeśli faktycznie nie posiada się żadnego światopoglądu, to po co promować taką postawę? Dlaczego, po co angażować się w promowanie i zachęcanie jednak ludzi do przyjęcia swojej postawy i czy to, no ponownie, ciężko mi postrzegać takie zachowanie składające się na niej również inne czynniki, do których zaraz przejdziemy, na coś, co nie nazywa się światopoglądem, czy brakiem światopoglądu. No, tak jak mówię, no ja z tą definicją światopoglądu się generalnie zgadzam, jeżeli to jest system przekonań, który ma następnie jakieś implikacje do zachowania. No to ja nie mam czegoś takiego, jak najbardziej da się żyć bez czegoś takiego. To, co nieszczęśnie nosi u mnie tę etykietę nihilizmu, w ogóle nie składa się z przekonań czy z poglądów, raczej to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, postawa. I to też nie jest postawa polegająca na odrzucaniu czy zaprzeczaniu, tylko to jest postawa polegająca na poddawaniu w wątpliwość. Nie? Sceptyczna postawa. No, można ją tak nazwać. I teraz ona polega na tym, że kiedy tylko można, to niczego nie twierdzę ani pozytywnie, ani negatywnie. Mało tego, nie zadaję pytań, kiedy tylko to jest możliwe, nie zadaję pytań filozoficznych, nie widzę możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania filozoficzne i w ogóle nie widzę potrzeby zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Jeżeli to jest światopogląd, no to w takim razie mrugnięcie okiem też wymaga światopoglądu. Okay, ale to jest mniej więcej na tym poziomie. Niekoniecznie, ponieważ rozumiem, to wydaje mi się, że stało się już jasne, no jednak, ale jednak w swojej postawie przyjmujesz zachowania, z których wynika, że preferujesz promowanie tego. Tej postawy. No i to, dlaczego? No już wyjaśniam, bo zagadnienie jest bardzo proste. Ponieważ sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy moje życie ułożyło się w ten sposób, że odczuwam, że popełniłem co najmniej jeden bardzo duży błąd. Ten błąd polegał na potraktowaniu na poważnie chrześcijaństwa i do dzisiaj odczuwam i do końca życia będę odczuwał skutki tego błędu. I tak mi się życie ułożyło, że na szczęście doszedłem do takiej postawy, jaką mam i ona w moim życiu się sprawdza i ja proponuję, tak jak mówisz, zachęcam dokładnie, żeby ludzie, którzy być może są na podobnej trajektorii, jak ja wtedy byłem, albo są w podobnej sytuacji, albo są w gorszej sytuacji i czują się w niej niekomfortowo i szukają odpowiedzi w sposób tradycyjny, standardowy, czyli poszukują odpowiedzi w jakimś systemie obiektywnych przekonań, to żeby dostarczyć takim ludziom takiej wiedzy, że jest taka opcja, że można rozwiązać zupełnie inaczej tę sytuację, że jest zupełnie inne wyjście z tego rodzaju problemów i kiedy odbieram pozytywny feedback od ludzi, że rzeczywiście wnoszę coś, co pomaga i co sprawia, że życie ludzi
na podstawie tego podzielenia się po prostu przeze mnie moimi doświadczeniami, że życie ludzi zmienia się na lepsze, tak jak oni odczuwają, że zmienia się na lepsze, to mi sprawia ogromną przyjemność. I to jest cała filozofia i cała odpowiedź na pytanie, dlaczego to robię. Okej, dobra, to jest zrozumiałe, to całkowicie rozumiem, ale to zakłada, o ile dobrze zrozumiałem, że, no tak jak tą opinię, o której mówiliśmy wcześniej, tak, że przyjęcie tej postawy jednak doprowadziłoby do stanów preferowanych, prawda? Ale jednak wydaje mi się, bo tak jak, i to też tak w skrócę maksymalnie, i popraw mnie ponownie, jeżeli ominę to coś, przez kilkanaście lat byłeś takim bardzo świadomym chrześcijaninem, tak? I po tym czasie oceniłeś to jako jednak bardzo negatywny okres w swoim życiu, tak? Jako coś, przez co wiele straciłeś, prawda, i tak dalej, i cieszysz się, że masz to już za sobą, prawda? Aczkolwiek, no nie ulega chyba wątpliwości, że jest wiele osób, które się bardzo odnajdują w chrześcijaństwie, prawda? I które się spełniają w nim, i w które mają, że tak powiem, zaspokaja to ich, są w tym szczęśliwe, prawda? Tworzą, nawet na warstwie wspólnotowej, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jeśli takie osoby, prawda, są, to jeżeli one są spełnione w tym, to dlaczego miałyby to zmieniać? Dlaczego może inaczej, jeśli rzeczywiście faktycznie nic obiektywnie nie da się stwierdzić, prawda, i bo rozumiem ideę, że jeżeli powiedzmy pomożesz komuś w ten sposób na tej zasadzie, że ktoś faktycznie uzna, że robił sobie jakąś krzywdę, teraz się czuje lepiej i to daje tobie poczucie też szczęścia, ponieważ ktoś się czuje lepiej, no i tak jesteśmy skonstruowani, że się wtedy dobrze czujemy, aczkolwiek przecież jest wiele osób, w którym to by, wydaje mi się, nie pomogło, ponieważ już są, że tak powiem, wydaje mi się szczęśliwi, a no wydaje mi się, że nie jest radykalnym stwierdzeniem, że mogą istnieć osoby, w których wywołanie przekonania, że ostatecznie nic nie ma znaczenia poza to, co sobie sami konstruujemy, tak naprawdę wprowadzi ich w większe nieszczęście. I znam też, mam wrażenie, takie osobiście przypadki, w których to się skończyło. Więc po pierwsze, to promowanie, czy nie jest, że tak powiem, dość wybiórcze, a po drugie, to jest, że tak powiem, dwa obok pytania, jeśli faktycznie twoja postawa miałaby być jeżeli twoja postawa miałaby być, teraz nie wiem, jakiego słowa użyć, bo zaraz wejdziemy w wartościowanie, tak? Ale jeżeli masz rację, w ten sposób, ujmijmy to, to na przykład jeśli ktoś jest chrześcijaninem i jest mu z tym dobrze, po co miałby to zmieniać? Co masz na myśli, pytając, czy formułując takie podejrzenie, że moje promowanie jest wybiórcze? Co przez to rozumiesz? Mam na myśli, że ta postawa, że to ta opinia, że przyjęcie twojej postawy doprowadzi do tych preferowanych stanów, nie jest uniwersalne. I to nawet nie, że nie jest uniwersalne, że istnieją jakieś pojedyncze osoby, co do których to nie może być prawdziwe, tylko myślę, że istnieją bardzo spore segmenty społeczeństwa, po pierwsze, których to nie będzie prawdziwe, a również myślę, że mogą istnieć i myślę, że nie są takie całkiem małe te segmenty, w których efekt będzie odwrotny. To miałem na myśli. Okej, no to ja się zgadzam, że tak może być, oczywiście. Więc po pierwsze, ja oczywiście nikogo nie zmuszam do tego, żeby słuchał tego, co ja mówię. Mało tego, część ludzi traktuje, znaczy jak słyszy to, co ja mówię, to się od tego bardzo łatwo odbija. Bo na różne sposoby, bo uważa, że to jest dziwne, bo są tacy ludzie, którzy niemiłosiernie mi zarzucają, że ja w jakiś sposób zniekształcam i zmyślam to, co mówię w stosunku do tego, co myślę, bo przecież to nie może być prawda, żebym ja tak myślał i ja tak żył. Także to jest też coś, co świadomie jakby jest przeze mnie, ja się godzę z tym, że jest taki efekt, że kiedy po prostu mówię szczerze, co sobie myślę o różnych rzeczach i to się pewnym ludziom wydaje dziwne, niezrozumiałe, to jest różne od tego, bardzo często, to jest tak różne od tego domyślnego sposobu funkcjonowania i formułowania sądów, że część ludzi to zniechęca po 5 minutach. I dobrze, tak? Bo być może to, jeżeli ktoś przebrnie przez ten pierwszy etap, że to jest coś innego, to znaczy, że być może to jest ta osoba, która może być tym zainteresowana i z tego skorzystać, a jeżeli taka osoba się odbije od tego i stwierdzi po 5 minutach na przykład jakiegoś mojego wystąpienia, że to, co ja mówię, to jest bez sensu i przestaje mnie słuchać, bardzo dobrze. Prawdopodobnie to jest taka osoba, której to nie przyniesie korzyści. Ale mam też takie doświadczenie,
Bo mam też znajomych chrześcijan, którzy oczywiście wiedzą, co myślę i też rozmawiamy. Mam też takie doświadczenie, że tym chrześcijanom, którym jest naprawdę dobrze, chrześcijanom mówię, no bo to jest jakby taki najczęstszy kontekst tego co mówię, katolikom, chrześcijanom, tym, którym jest naprawdę dobrze, to oni mają sposoby, żeby się obronić przed tym, co ja mówię. I to mówię bez żadnego przekąsu. Po prostu wiedzą, że podejmują decyzję, że mnie nie słuchać, że ich to nie interesuje. Mają swoje sposoby po prostu, że bardziej ufają na przykład swoim liderom religijnym niż mnie i jakby proszą, żebym ja to zrozumiał, że na przykład nie skorzystają z jakiegoś zaproszenia albo czego. Jako znajomi po prostu ich zapraszam. Mówią, nie skorzystam z tego zaproszenia, bo mnie to jest niepotrzebne. Tutaj autentyczny cytat. Wolę ten czas przeznaczyć na budowanie mojej relacji z Bogiem. I tyle. Także mnie się wydaje, że osoby, które naprawdę coś grozi, wiedzą, że coś im grozi i się umieją przed tym obronić. Ale najważniejsze, co sobie myślę, to jest to, jaki jest rzeczywiście ten bilans. Bo jeżeli ty mówisz, że ty znasz osoby, no to możemy się policytować na argumenty anegdotyczne, znaczy, tak? Jeżeli ty, zna, nie jeżeli ty znasz takie że to osoby. Jest ogromna ilość, ale są tacy ludzie po prostu. To nie jest radykalna teza, prawda? No to powiem ci tak. Od samego początku, kiedy się pokazałem publicznie, i też zauważ, że ja nie mówię o tych rzeczach z własnej inicjatywy. Nigdy. Zawsze, jeżeli poruszamy właśnie temat, a co to znaczy być nihilistą, i jak ja to rozumiem, i co uważam, i jak żyję, to jest zawsze z inicjatywy czyjejś. Ja kiedy zapraszam do debat, i ja kiedy tworzę różne rzeczy, to ja najchętniej opowiadam o różnych innych zagadnieniach, natomiast zawsze do tej pory było tak, i nie spodziewam się, żeby to się jakoś zmieniło radykalnie. Mówię o tym w odpowiedzi na pytanie, albo w odpowiedzi na zaproszenie, tak jak dzisiaj na przykład, nie? I teraz od razu, kiedy pojawiły się takie pytania, a co ja myślę, jeżeli krytykuję chrześcijaństwo i tak dalej, to co ja myślę, jak ja żyję, jakie ja mam przekonania, to od razu, kiedy w ogóle zacząłem swoją działalność publiczną, od razu zaczęły do mnie docierać, od razu, może nie od pierwszego wystąpienia, tylko już od debaty na temat tego, że Bóg jest zły, zaczęły do mnie docierać wiadomości od ludzi, że to, co mówię, coś pozytywnego zmieniło w ich życiu, coś im dało do myślenia, coś im pokazało, coś się dowiedzieli i tak dalej, i że są z tego powodu zadowoleni. I przez te już ponad 3 lata takich informacji było dużo, jeśli nie bardzo dużo. Natomiast informacji, że zniszczyłem komuś światopogląd, zabrałem komuś wiarę i przez to stał się bardzo nieszczęśliwy, jak do tej pory jest zero. To oczywiście o niczym nie świadczy, no ale może. Tak, tak, ja absolutnie, wiadomo, że ludzie raczej będą... Ja nie twierdzę, że to jest... Nie próbuję stawiać tutaj proporcji, prawda? W sensie między tą grupą a tą grupą, ponieważ to też... No właśnie, mnie się wydaje, że to jest ważne, nie? Bo oczywiście istnieje obawa. Wyjaśniłem, dlaczego jakoś sobie z tą obawą radzę, że komuś mogę po prostu zepsuć światopogląd. Może inaczej. Natomiast większą obawę miałbym, gdybym zostawił ludzi, którym mógłbym jakoś pomóc, w tym stanie, w którym oni teraz są, nie? Obie strony biorę pod uwagę. Tak, kilka rzeczy ponownie, bo tak, ponownie, być może, i to też tak hipotetyzuję, że takie osoby, które być może rzeczywiście mogłoby to zaszkodzić, to prawdopodobnie nie są w gronie twoich słuchaczy po prostu z różnych powodów, ale to już jest osobna, i bardzo dobrze. Bardzo osobna kwestia. Natomiast tak, mówiąc o tym, że ty nie wychodzisz z tym, nie zaczynasz, nie promujesz tego sam z siebie, no przecież w powitaniu na swoim kanale właśnie mówisz o plusach nieposiadania żadnego światopoglądu, tak. No więc jak to nie wychodzisz z tym? No jeżeli witasz tym na swoim kanale, no to jednak i cały kanał jest jednak zmontowany pod promocję tej postawy, tak przynajmniej to rozumiem i tak wydaje mi się, że wynika z tego zaproszenia, no to jednak chyba ciężko mówić, że w żaden sposób tego z tym nie wychodzisz, prawda? Nie, to znaczy to, co mówię w tym powitaniu, to jest po prostu opis, no bo tak wyszło. Natomiast jak zobaczysz zestaw filmów na start, to żaden nie dotyczył tej tematyki. Okay. No i to tak wygląda, ale jeszcze a propos właśnie tego, że ja
tym mogę zniszczyć komuś światopogląd i szczęście, które z tego wynika. Znaczy, nie? No ja też nie próbuję naciskać jakoś szczególnie na to, panowie, tylko w sensie, wiesz, nie znam osób, którym ty byś zniszczył światopogląd albo życie, czy coś takiego. I ja też nie znam, natomiast mhm. Tak jak mówię, widzę to zagrożenie, natomiast no, wydaje mi się, że z tych powodów, o których mówiłem, ono jest w sumie mniejsze niż to, które wynika z tego, co już do mnie dotarło, że jest pozytywnym skutkiem mojego działania. I jeszcze chciałbym dorzucić taką wątpliwość. Jeżeli byłoby tak, że ktoś jest wyznawcą swojej religii i jest mu w niej dobrze, tylko dlatego, że jeszcze nie usłyszał mnie, który coś mówi, to myślę, że to więcej mówi o tej religii. I jeszcze bym poddał wątpliwość, czy to na pewno dobrze i korzystnie w ujęciu natychmiastowym, długodystansowym i tak dalej, gdyby tak rzeczywiście było, że ja bym go wytrącił z tej religii, w której jest mu teraz dobrze. Jeżeli on jest w tej religii, w której jest mu teraz dobrze, tylko dlatego, że jeszcze nie spotkał się z tymi informacjami, które ja mu podaję, to może warto. Ale... Nie wiem, ale tylko wrzucam taką wątpliwość. No dobra, ale to ponownie, wiesz, to trzeba zapytać, co to znaczy, czy to by było dobrze, no bo teraz ja nie jest, bo mówię, że próbujesz unikać w miarę możliwości tego wartościowania, więc co to znaczy, czy to byłoby dobrze w takim ujęciu? Dokładnie to samo, co się zawierało w twojej obawie, że mogę komuś pogorszyć tę sytuację. To w tym konkretnym, z tej konkretnej sytuacji znaczyło, czy w sumie w życiu tej konkretnej osoby też to by nie wyszło tak, że ostatecznie po jakimś czasie, biorąc całe to doświadczenie pod uwagę, ona również by nie doszła do wniosku, że było warto. To znaczyło w tym konkretnym przypadku, nie? Być może jest też tak, że nie warto, i ta osoba by się z tym zgodziła, tkwić w czymś, zwłaszcza, a takich osób jest dużo, takie mam wrażenie, zwłaszcza jeżeli jest chrześcijaninem, wartościuje takie rzeczy jak prawda, jak poznanie, jak dochodzenie do prawdy, to jeżeli ta osoba tkwi w swojej religii i jest jej dobrze tylko dlatego, że na przykład zapoznała się nie tak obficie, jak ja się zapoznałem, nie tak szczegółowo z doktryną tej religii i nabywając jakiejś wiedzy, której jeszcze nie miała, ona wychodzi jakoś, czy wpada w jakieś wątpliwości, to jeśli ta osoba wartościuje coś takiego jak prawda obiektywna, dochodzenie do prawdy i tak dalej, to myślę, że może się okazać, że również ta osoba uzna, że to było korzystne, to spotkanie ze mną. Dobrze, więc dla jasności, ja raczej jednak nie miałem tego w takim ujęciu na myśli, ponieważ ja jednak, jako jednak posiadający światopogląd i tak dalej, raczej miałem na myśli, że być może, że to może się źle dla tej osoby skończyć, że będzie ona w stanie, który jest faktycznie dla niej niewłaściwy. Nawet nie tyle, że będzie żałowała, czy tam uważała, że jest, że było mu lepiej czy gorzej, ponieważ no, ten osąd też może być mylny, tylko raczej wobec tego kryterium, które tak, no rozumiem, nie próbuję teraz, że tak powiem, kłócić się o też coś takiego. Ja również nie wykluczam, że ty masz w tej sprawie więcej racji i że ta moja postawa dzisiejsza ulegnie zrewidowaniu, no bo ona jest oczywiście responsywna na dane, które do mnie docierają na informacje zwrotne. Właśnie, tu jest też taka jedna rzecz, która mnie ogólnie do postaw nihilistycznych bardzo, że tak powiem, mam z tym pewne pytanie duże, ponieważ religia, prawda, mimo wszystko, mimo wszystkich swoich oczywistych wad, które, co do jak gadaliśmy wcześniej, to całkiem w sporej ilości się, mam wrażenie, mimo wszystko zgadzamy nawet, w obserwacjach przynajmniej niektórych, to mimo tego jest systemem bardzo stabilnym, prawda? W sensie te wspólnoty, które tworzy, środowiska i, tak jak mówię, duża część ludzi się w niej czuje dobrze i jest to w jakiś sposób stabilne. A czy przypadkiem nie jest tak, że i ponownie, może się mylę, może mam tutaj złą perspektywę, ale jest taka we mnie obawa. Czy to nie jest tak, że osoba, która zwalnia się ze wszystkich powinności, tak, w sensie obiektywnym, tak, to znaczy i uważa, że tak naprawdę no, przyjmuje twoją postawę, że tak właściwie to nic nie wie, przynajmniej nie na pewno i że nie ma tak jak na tyle, na ile to rozumiem, czy nie jest tak, że to daje stany preferowane, tak, w krótkiej perspektywie czasu i że jest to
I że tak powiem, działa to najlepiej wśród ludzi, którzy są mimo wszystko relatywnie młodzi, relatywnie zdrowi, relatywnie niebiedni i nie mają jakichś takich kategorycznych, naprawdę poważnych problemów, typu, no bo umówmy się, tak naprawdę mimo wszystko w Polsce te wszystkie problemy, które mamy w Polsce, to jest pikuś w perspektywie reszty historii ludzkości, ponieważ w większości przypadków ludzie mieli te problemy znacznie gorsze. I czy nie jest tak, że w obliczu takich naprawdę katastrofalnych wydarzeń, które wydarzały się wielokrotnie w innych miejscach, się wyrażają, i naprawdę takich kategorycznych problemów życiowych, idea, że nic nie ma znaczenia, czyli tak naprawdę twoje cierpienie w tym momencie też nie ma żadnego znaczenia, na przykład jeżeli jakieś cierpienie przeżywasz, czy to faktycznie byłoby pomocne, czy to faktycznie, czy to nie jest tak, że to działa w pewnym frameworku i tak naprawdę nie wiadomo na jak długą perspektywę, ponieważ ten eksperyment mimo wszystko leci dość krótko, prawda, w twoim wypadku, a co więcej, jeśli ktoś przyjmuje taką postawę, to jeżeli ktoś na przykład ma jakieś popędy, chce z jakiegoś powodu, ma jakieś pragnienia, żeby robienia rzeczy, które w jakiś sposób skrzywdzą innych ludzi. I nie musimy tu wchodzić w jakieś kategoryczne, straszne, prawda, rzeczy, o które cię pytano już kilkukrotnie na debatach, co też widziałem. Nie musimy o tak, no ale nawet takie prozaiczne rzeczy, jak, nie wiem, zachować się nie do końca uczciwie w jakiejś umowie z kimś, prawda? Ponieważ masz okazję i wiesz, a przynajmniej masz przekonanie, czy tam może inaczej, nie widzisz powodu, by wątpić, że ujdzie ci to na sucho, że nie poniesiesz żadnych konsekwencji w uzyskaniu korzyści kosztem czyjejś krzywdy, prawda? Czy na przykład, czy przyjęcie twojej postawy u niektórych ludzi, ponieważ absolutnie nie próbuję twierdzić, że tak jest u ciebie, bo nie znam cię też osobiście, prawda, ani z tych rzeczy, ale czy nie sądzisz, że u niektórych ludzi mogłoby popychać to do tego typu na przykład zachowań? To są trzy pytania właśnie, że tak powiem. Po pierwsze, czy to nie jest zbyt, czy to nie jest zbyt krótkowzroczna wizja, czy nie może popychać do tego typu zachowań, i co za tym idzie, czy wraz z rozpowszechnianiem się tego typu postaw nie byłyby one ostatecznie destabilizujące dla tych ludzi nawzajem, prawda, gdyby oni funkcjonowali w swoim środowisku, obok siebie, to mam na myśli. Aha. No to po kolei. Żeby odpowiedzieć na tę krótkowzroczność, czy krótkoterminowość, czy krótki horyzont, to tak z ciekawości chciałem się najpierw zapytać, jeżeli pozwolisz. Znasz na pewno eksperyment myślowy Roberta Nozicka o maszynie przyjemności, prawda? Tak. To tylko dopowiem, tak? Że to jest takie pytanie, które dla widzów, którzy mogą się nie orientować. To jest taki eksperyment myślowy, który polega na tym, że wyobraź sobie, że dostajesz ofertę, że na całą resztę swojego życia zostajesz podłączony, twój mózg zostaje podłączony do maszyny, w której przeżywasz tylko i wyłącznie przyjemność. Kosztem, no i tutaj w zależności od wersji, kosztem albo twojej wolności, albo twojej świadomości, tak? Ale jesteś przypięty do końca życia do maszyny, która daje przyjemność. I to jest argument, który najczęściej jest używany przeciwko utylitarystom, żeby im udowodnić właśnie, że przyjemności to nie jest coś, co jest najwyższym tym kryterium dobra, bo ludzie najczęściej, no właśnie, ja tu nie chcę tutaj ci nic sugerować. Podłączyłbyś się do maszyny przyjemności? Domyślam się, że nie. Chociaż jest to oczywiście abstrakcyjne pytanie i ciężko zgadywać, ale domyślam się, że nie. Właśnie, że to jest argument przeciwko utylitarystom, ponieważ większość ludzi mówi, żeby się nie podłączyło, nie? I to ma być dowód na to, że są wyższe wartości niż przyjemność, na przykład nawet bardzo wysoka. Otóż ja, kiedy słyszę pytania dotyczące właśnie tego, czy ja przypadkiem nie usuwam czegoś, co właśnie jakiegoś światopoglądu, który mógłby być przydatny w przejściu emocjonalnym czy egzystencjalnym trudnych sytuacji życiowych, to mnie się to kojarzy właśnie z maszyną przyjemności. Że to, co stoi za takim pytaniem, to jest propozycja, żeby podpiąć się, czy żeby być podpiętym do maszyny przyjemności, kosztem tego, żeby krytycznie, na bieżąco zwracać uwagę, czy to, co mi zapewnia tę przyjemność, rzeczywiście jest spójne, sensowne i tak dalej. Ja bym do takiej maszyny przyjemności się nie podłączył, bo ja zauważyłem, że warto mieć postawę krytyczną, warto na bieżąco sprawdzać, na ile uzasadnione jest to, co sobie myślę, i dlatego na przykład ja nie byłbym gotowy, ja nie potrafię, to jest kwestia osobistych preferencji.
Ja nie potrafię i nigdy nie potrafiłem. Również być może z tego powodu nie pozostałem w chrześcijaństwie. Ja nigdy nie potrafiłem przyjąć bezkrytycznie jakiegoś światopoglądu czy systemu przekonań, tylko dlatego, że on by mi pomógł przetrwać emocjonalnie albo egzystencjalnie jakąś trudną sytuację. Ja tak nie potrafię i ponownie ludzie, którzy deklarują publicznie, że dla nich też jest wartość nie mieć poglądów bezpodstawnych tylko dlatego, że są przydatne, deklarują, że są samokrytyczni, deklarują, że dla nich wartością jest na przykład coś takiego jak obiektywna prawda czy obiektywna rzeczywistość, dla nich to jest też propozycja. Tak, może być tak, że w trudnej sytuacji będzie mi czy takiej osobie trudniej, przynajmniej w pierwszym momencie, niż osoba, która posiada jakiś światopogląd, który jej tą trudność uśmierza, może być przynajmniej w pierwszym momencie trudniej, ale tak jak ja to widzę, to uśmierzenie tej trudności odbyło się kosztem tego, żebym ja przymknął oczy na to, że ten uśmierzacz jest bezpodstawny. I ja czegoś takiego nie potrafię i jeżeli są ludzie, którzy też czegoś takiego nie potrafią, to ja się dzielę swoim doświadczeniem, że mimo wszystko da się właśnie żyć bez tych uśmierzaczy i jak na razie pomimo różnych wzlotów i upadków życiowych, oczywiście nie jakichś bardzo dramatycznych, oczywiście, że tak. Natomiast jak na razie wydaje mi się, że to się sprawdza i nie do końca bym się zgodził, że ten eksperyment trwa krótko, dlatego że ja korzystam z myśli o ludzi, którzy dużo wcześniej ode mnie wpadali na pomysły sceptyczne. I tutaj, jeżeli czytamy na przykład biografię Davida Hume'a i czytamy o tym, czy na przykład Spinozy, czy Epikura, to w większości tych biografii ludzi o podobnym podejściu jednak widzimy, że ten poziom życia emocjonalno-egzystencjalnego był całkiem znośny. Nie? No to taka by była moja odpowiedź na to pytanie o to, czy... Znaczy przeformułuję teraz to pytanie tak, jak ono w mojej głowie wygląda. Czy jestem gotów przymknąć oko na to, że wierzyłbym w coś bezpodstawnie, żeby łatwiej przejść przez kryzysy życiowe? Nie, nie byłbym gotów. I jeżeli ktoś ma podobne preferencje, to się wtedy rozumiemy i to jest też propozycja dla takiej osoby. Okej, okay, a że tak powiem, co do kolejnych rzeczy, bo rozumiem, że zawiera się to, bo widzisz, to są nie tylko preferencje, to o czym teraz powiedzieliśmy, tak? Po pierwsze, tak w ogóle dużo rzeczy ponownie się tutaj pojawiło. Nie wiem, na przykład życiorysy ludzi, których mówisz, no to są jednak to przypadki jednostkowe, tak? To, że w przypadku konkretnych ludzi to jest próbka bardzo mała i to jednak ludzi o pewnych charakterystykach, oczywiście, bardziej inteligentnych, wykształconych i tak dalej, i tak dalej. Tak, tylko ten eksperyment ma trochę więcej lat niż ja rozumiem, niż, ale niż nie moje. Jest, ale ten eksperyment nie był, wydaje mi się, jednak prowadzony na skalę szeroką i na, że tak powiem, przeciętnych obywatelach. I to nie jest to samo. Oczywiście, że tak. Kolejna rzecz, to nie przyjmuję za bardzo tego porównania do uśmierzacza. To nie jest tylko coś, co pozwoli ci się lepiej czuć, ale to jest coś, co jednak, to także może tak działać, ale to jest także coś, co jednak kieruje twoimi pewnymi wyborami, pewnymi zachowaniami i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale w tym konkretnym momencie pytałeś o poważne jakieś kryzysy pytałem życiowe, też o, ale pytałem też o na przykład skłonność do zachowań, które mogą skrzywdzić inną osobę kosztem... Tak, no to teraz możemy do tego przejść. No tak, okej, dobra. Jeżeli teraz chcesz o to zapytać. Dobra. Otóż wydaje mi się, że taka narracja, że żeby ludzie zachowywali się przyzwoicie, na przykład dotrzymywali zobowiązań, tak? Tak jak trzymając się tego przykładu, który podałeś. Że jest im potrzebny jakiś system przekonań moralnych, konkretny, obiektywny, czy tak się przedstawiający, wydaje mi się, że to nie jest prawda. Ty, wydaje mi się, z tego, co mówisz w swoich filmach, ty podzielasz taki pogląd C.S. Lewisa, który zwraca uwagę, że on to nazywa prawem moralnym, tak? To ja jakby nie jest mi bliska ta nazwa,
ale ludzie powszechnie z jakiegoś powodu mają w sobie jakąś potrzebę przestrzegania pewnych reguł. I czują się podle, jeżeli tych reguł nie przestrzegają. I mnie się wydaje, że znów nie znam nawet takiego badania przeprowadzonego na tak zwanych przeciętnych ludziach, ale wydaje mi się z tych badań i z tych doświadczeń, które mam, że nie jest tak, że jak ktoś podejmuje decyzję, czy na przykład dotrzymać zobowiązania, to jeżeli ma spójny światopogląd moralny, to wtedy dotrzymuje, a jak nie ma, to nie dotrzymuje. Mnie się wydaje, że jest masa ludzi, którzy w ogóle się nie zastanawiają nad tym na poziomie odwołania się do jakichś obiektywnych wartości, tylko kierują się właśnie tym powszechnym poczuciem i swoimi preferencjami moralnymi, które i tutaj psychologia moralności pokazuje różne źródła, różne odmiany i tak dalej. W każdym razie psychologia moralności jest zgodna co do tego, że generalnie poza jednostkami patologicznymi właśnie z tego powodu, czyli psychopatami, socjopatami, generalnie ludzie mają w sobie takie potrzeby i takie preferencje, żeby postępować zgodnie z pewnymi regułami i te reguły najczęściej polegają na tym, żeby nie krzywdzić się nawzajem. Natomiast kiedy to jest jakby ta podstawa, którą mam wrażenie, że wynika z tej dotychczasowej wiedzy, którą mam i którą widziałem w badaniach też. Natomiast w drugą stronę, jeżeli ktoś ma obiektywny światopogląd, czy za taki się przedstawiający, to wcale nie znaczy, że go to uchroni od skrzywdzenia kogoś, bo znowu jest cała masa ludzi, którzy są wyznawcami, nawet dość takimi, powiedziałbym, bardzo energicznymi, publicznymi wyznawcami, dosłownym tego słowa znaczeniu, jakiegoś systemu wartości, ale kiedy przychodzi co do czego, i tutaj znów cała masa psychologii poznawczej i psychologii społecznej pokazuje, jak niezwykle sprawny jest człowiek w racjonalizowaniu tego, co robi. I tutaj jakiś system przekonań etycznych, nawet bardzo uzasadniony, bardzo często ustępuje pola racjonalizacji, ażeby człowiek wykonał to, na co ma ochotę. Więc jeżeli powszechną postawą do postępowania zgodnie z regułami jest coś, co nie potrzebuje tego odwołania do obiektywności, a ta obiektywność w żaden sposób, na którym można polegać, nie ratuje przed zagrożeniami nieprzestrzegania tych reguł, no to nie widzę zagrożeń, jeżeli czy to ja, czy to ktoś inny nie będzie posiadał właśnie takiego systemu, który twierdzi, że oto jest obiektywny system norm moralnych. Wydaje mi się, że w momencie przekładania się na zachowanie zupełnie inne siły są czynne i w inny sposób niż w taki intelektualny, że jak potrafię obiektywnie uzasadnić, co jest dobre, to robię, a jak nie potrafię, to tego nie robię. No, to nie wydaje mi się, okay, że tak działało. Mi się ponownie tutaj wydaje, że no, mam dużo rzeczy do zgłoszenia. To znaczy tak, masz oczywiście rację, że ludzie co do zasady kierują się pewnymi, no właśnie, pewnymi powinnościami. To znaczy nie robią rzeczy, które nie mieszczą się w ich powinnościach, ale przecież ty proponujesz zniesienie tych rzeczy. To znaczy, jeżeli ktoś ma odruch, zniesienie powinności, tak? Zniesienie postrzegania świata z perspektywy powinności. Dobrze rozumiem? Czy bo nie kiwasz głową, więc może źle rozumiem? Nie, no nie mogę postulować dobrze, zniesienia... Proponujesz, może. Proponujesz nie, przyjęcie proponować, takiej postawy. Nie, proponować też nie mogę, no bo nie wiem, co by to miało znaczyć, zniesienie powinności. Ja tylko zwracam uwagę, że jeżeli ktoś mówi, że coś się powinno, i najczęściej, tak jak mówisz nawet, przyjmijmy, że już wiem, że na przykład ty byś miał przez to na myśli odwołanie się do jakichś obiektywnych faktów, to w odpowiedzi na twoje pytanie, no to jakby niewiele zmienia, jeśli chodzi o to, jak to się, czy i jak faktycznie przełoży to się na postępowanie, bo nasza zgromadzona baza danych z psychologii, socjologii i tak dalej pokazuje, że w momencie podejmowania decyzji dotyczących interesów, relacji czy
czyli jakieś korzyści czy krzywdy drugiego człowieka, to jest o wiele bardziej złożone niż to, że wystarczy człowiekowi podsunąć i przekonać go do jakiegoś systemu etycznego. Oczywiście, oczywiście to nie jest... Masz rację, że... Tak, może tak, w czym masz rację? Masz rację, że te systemy etyczne absolutnie nie są działające w 100% i masz rację oczywiście, że pomimo nich dzieją się rzeczy te, których wolelibyśmy uniknąć, że tak to wyrazimy. Aczkolwiek... Wydaje mi się, na tyle na ile rozumiem, ludzie niechętnie robią rzeczy, które właśnie kłócą się z ich jakimś systemem powinności. I skąd pomysł, że gdyby ci ludzie nie posiadali tego systemu powinności, czyli przyjęli postawę nieposiadania tych powinności albo nierozumienia, co te powinności miałyby w ogóle oznaczać, to skąd pomysł, że to by się w nich, że to by było w nich kontynuowane? Czy wręcz przeciwnie, nie jest tak, ponownie, to jest taka prosta. Czy nie jest tak, że w kimś może się pojawiać pewien właśnie impuls, powiedzmy, do uzyskania korzyści kosztem drugiej osoby i pojawia się konkurujący impuls, że powinność nakazuje zrobić coś innego. I czy w takiej osobie, nawet powiedzmy, jeżeli miałaby ten impuls wychowawczy, tak, ponieważ pozostała tak wychowana i ma jakoś taki impuls, że okej, że chciałbym coś zrobić, ale być może nie powinna. Czy przyjmując taką postawę, o jakiej tutaj rozmawiamy, czy nie pojawia się w tej sytuacji kolejny, że tak powiem, impuls, który stwierdza, nie, ta powinność, która ci się właśnie włączyła, tak naprawdę nie jest czymś, co warto w ogóle rozważać. I dlatego nie jestem, dodam coś jeszcze do tego za chwilę, nie jestem w żaden sposób przekonany, że to, jak działało to w społeczeństwach, jak nadal działa to w społeczeństwach, gdzie generalnie niemal wszyscy są przekonani o jakichś powinnościach, nie jestem wcale przekonany, że społeczeństwa, że grupy, nawet nie społeczeństwa, ale grupy ludzi, czy w ogóle ludzie przy braku takich przekonań, nie jest to dla mnie oczywiste, że byłoby, że jest to tak łatwo przekładalne tam do nich. Kolejna rzecz, no słusznie bardzo zauważyłeś, że ludzie są absolutnymi mistrzami racjonalizacji, tak? To znaczy ludzie sobie potrafią zracjonalizować absolutnie najgorsze możliwe świństwo przecież na temat drugiej osoby, nie? Ja bym proponował, że zanim przejdziemy dalej, to żebym odpowiedział na to, o czym mówisz, bo rozmawiamy tutaj w tym momencie, rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś ma takie poczucie, że coś powinien, tak? To jest naturalne i jakby nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. I ja nie mówię, że coś jest złego w tym, że ktoś ma poczucie, że coś powinien. To jest, ale zachęcasz to jest do postawy? Nic podobnego. Zachęcam do przyglądania się uważnie, kiedy ktoś ci mówi, że coś powinieneś, co jest sprzeczne z tym, jaki ty masz impuls do tego, co powinieneś. Bo być może to jest gorsze albo niepotrzebne. To do takiej postawy zachęcam. Natomiast oczywiście w ramach tych impulsów i tych instynktów to one przybierają taką formę. Czy przybierają taką formę ze względów kulturowych czy naturalnych, to jest osobne pytanie, ale one przybierają taką formę, one na tym polegają, że ktoś sobie może pomyśleć, ja powinienem coś. Ktoś inny może sobie pomyśleć, nie chcę, żeby ktoś inny ucierpiał, więc ja zrobię tak. Albo nie chcę tego i tak dalej. To może przybierać różne formy i ja nie mówię, że to jest coś złego, czy nie namawiam, żeby to porzucić. Ja namawiam, żeby się przyglądać propozycjom zewnętrznym ze strony ludzi, którzy mówią, że ty coś powinieneś z tego punktu widzenia, że oni poznali jakąś obiektywną podstawę, na podstawie której ty coś powinieneś. Nie? To ja przeciwko temu. Tu chodzi o źródło, a nie o to, że ktoś ma odczucie, że ktoś coś powinien, no bo to jest właśnie ten instynkt, na który ja się powołuję, że moim zdaniem on wystarczy. Okej, ale Karol, kiedy pytałem ciebie, czy coś powinieneś, prawda, to mówiłeś, że nie wiesz, o co chodzi. Więc rozumiem, to jak to się ma do impulsów, które mówią o powinienem coś. Dlatego, że ja mam tak, że ja moje impulsy nie używają już tego języka, tylko ja myślę o tym zupełnie inaczej. Ja rozpoznaję, zauważam, myślę o tym w kategoriach, jak poczuję się ja, jak poczuje się inna osoba, w kategoriach opisowych, a nie normatywnych. Kategorie normatywne dla mnie i wydaje mi się, że w ogóle można powiedzieć w życiu osobistym człowieka, kategorie normatywne, czyli powinności w podejmowaniu decyzji, na przykład czy dotrzymać zobowiązania, czy nie,
w ogóle nie są do niczego potrzebne. One tylko otwierają człowieka na to zagrożenie, że przyjdzie ci jakiś ekspert i cię przekona do tego, co ty powinieneś chcieć. No, ale... Wtedy one się uaktywniają. Ale w życiu osobistym tego typu decyzje dla mnie, u mnie na przykład, nie wymagają w ogóle tego języka normatywnego. Dobrze. Ja rozważam na bazie i w języku moich preferencji. I wydaje mi się, że jak na moje osobiste życie, i niezależnie od tego, jak to się odbywa w życiu wewnętrznym innych ludzi, ale odpowiadając na twoje pytanie, ja tego języka normatywnego do podejmowania decyzji, również dotyczących innych ludzi relacji, do niczego nie potrzebuję. Okay. Więc go nie używam na swój użytek. No, z tym nie używam, to tak jak mówiliśmy wcześniej, zdarzają się jednak. No dobra, to już nie wchodźmy w to, aczkolwiek. Okej, czyli z twojej perspektywy, o ile dobrze rozumiem ponownie, jeśli masz, nie wiem, jeżeli rozważasz, czy dotrzymać zobowiązania, tak, to nie rozważasz tego w ogóle w kwestii powinności, tylko ponownie, nie wiem, że dotrzymanie zobowiązania sprawi, że będziesz się czuł lepiej, tak? Na przykład, dobrze rozumiem? Zwykle nie rozważam dotrzymywania zobowiązań, po prostu je dotrzymuję, bo myśl o niedotrzymaniu zobowiązania napawa mnie ogromną przykrością i to jest wystarczający demotywator, żebym nie dotrzymał zobowiązania. No dobrze, ale zakładasz, że dostatecznie duża ilość osób w dostatecznie dużej ilości sytuacji będzie miała tego typu impuls, nazwijmy co ty. Co wydaje mi się to jednak ekstremalnie. Nie widzę absolutnie argumentów za tym, aby coś takiego właśnie istniało przy braku jakichś jednak narracji moralnych czy normatywnych w danym społeczeństwie, ponieważ no, takie proste rzeczy, patrząc historycznie, prawda, my w ogóle relatywnie, patrząc na historię ludzkości, relatywnie od niedawna postrzegamy uniwersalnie ludzi jako ważnych, na zasadzie jako będących w tej samej kategorii co my, tak? Że tak naprawdę to wszystkim ludziom należy się pewien szacunek, pewna no na przykład dotrzymywanie zobowiązań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że przez większość historii i miejsc jednak ludzie, powiedzmy, to o czym ty teraz mówisz, było respektowane wobec własnego plemienia, cała reszta to byli podli barbarzyńcy, wobec których mamy powinności mniejsze, być może jakieś, ale na pewno mniejsze. No i oczywiście, no też Karol, na pewno nie będziesz polemizował, mam nadzieję, z tym, że na twoją postawę, tak, i na tego typu impulsy, prawda, no też na pewno wpłynęł fakt, w jakiej kulturze jesteś wychowany, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czy to nie jest tak, że tego typu uniwersalizm, że tak naprawdę to powinniśmy rzeczywiście, że kiedy myślisz o niedotrzymaniu umowy, że tak powiem, tak, to nie zastanawiasz się, czy ta osoba jest obcokrajowcem, czy jest, nie wiem, innej rasy, czy czykolwiek, czy cokolwiek, ponieważ domyślnie jawi się to jako coś niewłaściwego. Czy to przekonanie nie jest przypadkiem owocem właśnie, no że oczywiście, no, że jesteś ukształtowany w jakiś sposób w naszej kulturze, ponieważ patrząc na zdecydowaną większość kultur poprzez historię świata, to raczej tych przekonań ludzie jednak nie mieli. Ludzie spoza plemienia raczej nie byli traktowani jako równoważne istoty, a przynajmniej nie w tej samej kategorii, to mam na myśli. Aha. Więc wydaje mi się, że takie założenie, że to jest pewien uniwersalizm, że to jest pewna uniwersalna, że te powinności, może złego słowa używam, no nie wiem, może mnie poprawić. Nie, z takiego nie twierdzę po prostu. Może inaczej. Z takiego nie zakładam. To mnie popraw. Jeżeli nie, skończę myśl i zapraszam do poprawiania mnie. Jasne. W sensie, twoje słowa o tym, że ludzie co do zasady jednak nie postępowaliby w ten sposób, ponieważ mieliby w sobie jakieś ograniczniki, wydaje mi się, że to raczej jest wynik właśnie tych narracji kulturowych, w których jesteśmy. Jeszcze jedno zdanie, że oczywiście zauważając, że pomimo tych narracji ludzie i tak się degenerują do najgorszych patologicznych zachowań, to się oczywiście nie ulega wątpliwości, ale przy braku ich obawiam się, że byłoby to tym łatwiejsze. To znaczy raczej wydaje mi się, że to być może działa oczywiście w dalece niedoskonały sposób, ale pomysł, że gdyby tego nie było, to nie byłoby to bardziej rozrośnięte, ponownie patrząc zwłaszcza na resztę kultur i historię, wydaje mi się to niepoprawne. No to dwie o dwóch rzeczach mówimy. Pierwsza to jest samo dotrzymywanie zobowiązań i jakby pewna zasada, która...
Słucham? Mówię, to był tylko przykład oczywiście, prawda? Możemy to odnieść do ale to jest bardzo dobry przykład, bo druga rzecz to jest ta zasada uniwersalizmu, że to zobowiązanie, czy to odczucie zobowiązania, że nie dotyczy tylko członka mojego plemienia, tylko w ogóle ludzkości, tak? Mhm. Otóż jeśli chodzi o dotrzymywanie zobowiązań, to wydaje mi się, że ono w dość prosty sposób wynika logicznie i psychologicznie z zasady wzajemności. A zasada wzajemności, z tego co mi się wydaje, to jest najlepiej udokumentowana zasada powszechnie obowiązująca wśród wszystkich kultur na całym świecie, niezależnie od czasów, regionów, że ludzie powszechnie, dla ludzi powszechnie zasada wzajemności, czyli jeżeli ktoś mi coś daje, to wywołuje we mnie poczucie zobowiązania. Ta zasada wzajemności, różnie realizowana w szczegółach w różnych kulturach, ale jest obecna i jest odczuwana motywacyjnie, niezależnie od tego, na jakim kontynencie, w jakich czasach i na jakim poziomie zaawansowania cywilizacyjnego się znajdujemy. Mało tego, no takie poczucie sprawiedliwej wymiany, jak wiesz, jest podzielane również przez naczelne z człowiekiem. Mhm. Także ja bym się nie obawiał, nie wydaje mi się, że gdyby nie było religii, które mówią o tym, że istnieje Bóg trójjedyny i tak dalej, to ludzie by nie mieli tej zasady gdzieś w głowie jako wytworu ewolucji czy z jakiegokolwiek innego źródła. Ona po prostu tam jest. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to wynika ze wszystkich badań psychologii moralności. Ja wiem, ale mam na myśli, że nie trzeba do tego dobudowywać żadnego konstruktu. I teraz, jeśli chodzi o ocenę tego konstruktu, czy warto taki konstrukt dodawać, czy warto taki konstrukt dobudowywać, to mnie się wydaje, że zawsze warto wziąć pod uwagę dwie strony. Ewentualne korzyści i ewentualne koszty, bo te ewentualne koszty też są. Oczywiście. I mam wrażenie, że warto je wziąć pod uwagę. Otóż, jeżeli ktoś z jakiegokolwiek powodu do kultury doda taki pomysł, że to poczucie zobowiązania, to zauważ, że ono lepiej działa w twoim umyśle, lepiej się czujesz, albo zauważ, że powinieneś, że nie masz powodu, żeby tego nie rozciągać na wszystkich ludzi, a nie tylko na członków swojego plemienia. Jeżeli ktoś na taki pomysł wpadnie w kulturze, doda ją do zbioru kultury i ludzie zauważą, że to rzeczywiście jest coś, co działa, że są zadowoleni, kiedy tak postępują, że to jest lepsze, że lepiej się z tym czują, że to lepiej spełnia tę motywację, którą mają, no to świetnie, nie mam nic przeciwko. Natomiast, po pierwsze, to się może wydarzyć bez rozbudowanej narracji kulturowej, na przykład religijnej, czy w ogóle odwołującej się do czegoś obiektywnego, a po drugie, jeżeli ktoś taką narrację kulturową odwołującą się do czegoś obiektywnego proponuje, to zwracam uwagę, że wiążą się z tym pewne koszty. Ona prawie na pewno nie jest koniecznie potrzebna, natomiast prawie na pewno również stanowi zagrożenie dla dobrostanu ludzi, którzy jej podlegają. I jakby to stoi u źródła tego, że zachęcam do tego, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tego, jeżeli ktoś z punktu widzenia jakiejś obiektywnej rzekomo narracji coś mówi, że to, co ty teraz odczuwasz, to jest nieprawidłowo, bo ktoś z zewnątrz lepiej wie od ciebie, jakie prawidłowe odczucia ty powinieneś mieć. Ja na ten moment zwracam uwagę jako na koszt i zagrożenie. Dobrze, ale wydaje mi się, że jednak mówisz o zasadzie wzajemności. To jest oczywiście przykład, tak? Ale ponownie, czy to się na przykład też rozciągało na członków innych plemion, czy tylko na członków własnych plemion? Czy to się działo? W sensie, nie jestem wcale przekonany, czy ta zasada wzajemności, bo oczywiście u naczelnych też ona jest do pewnego stopnia postrzegana, ale jednak w trochę inny sposób. No wiadomo, znacznie mniej. U nas jest to oczywiście uwarunkowane, rozbudowane na warstwie kulturowej i tak dalej. Ale nie jestem wcale przekonany, czy ta zasada działałaby wobec bytów, które nie są postrzegane jako osoby, jako byty należące do tej samej kategorii, ponieważ jednak wiemy, że w zdecydowanej większości przypadków ludzie spoza, w jakikolwiek sposób rozumiany spoza, nie byli uważani jako wartościowe jednostki, a przynajmniej nie tak samo wartościowe jak my. I nawet, nie musimy tutaj wchodzić nawet w... To dotrzymywanie umów to jest tylko przykład. Tak, ogólnie rzecz ujmując, przecież
z perspektywy nawet. Ale to przepraszam, bo ja o tym mówiłem, że jeżeli na pewnym etapie ktoś dodał do kultury taki pomysł, to świetnie, to nie mam nic przeciwko. A jaki pomysł? No właśnie taki pomysł, żeby rozciągnąć to zobowiązanie, czy to poczucie na członków nie tylko własnego plemienia, dobrze, ale w ogóle nie na masz wszystkich. Nic przeciwko, to świetnie. No dobrze, ale ktoś teraz dodaje, powiedzmy, alternatywny pomysł, prawda? I konstruuje jakąś narrację, znaczy konstruuje narrację nawet. W sensie ktoś, w ludziach pojawiają się impulsy, prawda? I to nawet nie musi być nawet przecież opakowane w narrację, ponieważ wiemy na przykład impuls wrogości wobec obcych nie musi być opakowany w narrację, to też jest pewien odruch, prawda? No i pojawiają się tego typu impulsy w środowisku, gdy na przykład wobec jakiejś grupy, która jest z jakiegoś powodu uważana za niewłaściwą, gorszą czy cokolwiek, i do tego niepotrzebne są te narracje, i w jakiś sposób jesteśmy w realiach, w których zrealizowanie tych impulsów odbywa się w warunkach, w których jesteśmy, nie obawiamy się o konsekwencje. Nie widzę, upierałbym się jednak, że założenie, że mamy jednak w sobie jakieś te impulsy, które broniłyby nas przed egzekwowaniem jakiejś swojej korzyści, powiedzmy, egzekwowaniem działań, które działają na naszą korzyść kosztem krzywdy drugiej osoby, upierałbym się jednak, że nie ma co liczyć na powszechność tego typu impulsów u ludzi, patrząc zwłaszcza na całą zasadniczą historię ludzkości. Bardzo ważną sprawę poruszyłeś, mianowicie to, na ile ten impuls zadziała, który impuls zwycięży, rzeczywiście zależy, tak jak ja rozumiem socjologię moralności, czy socjologię religii też, na ile, który impuls zwycięży, na ile silnie, który zadziała. Tak, oczywiście zgadzam się, że zależy od środowiska, w którym taka decyzja jest podejmowana. Natomiast z tego, co ja rozumiem z socjologii moralności, socjologii religii, to czynnikiem sprawczym, czynnikiem działającym nie jest to, co to środowisko myśli i mówi, tylko relacje w ramach tego środowiska. Że tym, co motywuje ludzi w sposób skuteczny, nie jest przekonanie powzięte z bardzo dużą dozą pewności, na przykład, że coś jest przykazaniem Bożym albo nie, czy coś jest obiektywną powinnością albo nie, tylko środowisko społeczne, i mam tu na myśli grupy i relacje, w których się znajduje. Mhm. Jeżeli takiemu człowiekowi są stworzone określone warunki, właśnie jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, relacje w grupie, to w sposób bardzo silny zwyciężają inne impulsy, niż na przykład, jeżeli taki człowiek jest sam. I ten człowiek sam i ten człowiek w grupie może mieć co do treści zupełnie taką samą narrację kulturową, na przykład religijną, ale może się zachowywać zupełnie inaczej, ponieważ oddziałują na niego, no nie tylko oczywiście jego sytuacja życiowa, ale jeśli chodzi o środowisko, to oddziałuje na niego to środowisko społeczne. I z tego, co mnie tak się wydaje, tak jak ja rozumiem, co piszą socjologowie religii i moralności, to również jak weźmiesz różne narracje i różne religie czy różne kultury, to widać, że niezależnie od konkretnych treści dogmatycznych, czy filozoficznych, czy etycznych, to najsilniejszym tym, co rzeczywiście wpływa, to jest jakość struktur społecznych, relacji i grup. Także jeżeli, a mnie się wydaje, że jest to możliwe, jeżeli da się tworzyć grupy, jeżeli da się tworzyć relacje, jeżeli da się tworzyć sieci relacji, które zapewniają to, że człowiek kieruje się tymi instynktami, które wszyscy potem się cieszą, że właśnie tymi się pokierował, bez tej narracji, jeżeli ta narracja jest dodatkiem, który da się usunąć, to moim zdaniem bardzo warto rozpatrzyć taką możliwość, zastanowić się nad nią, ponieważ ta narracja przychodzi właśnie z tym kosztem, którego może da się uniknąć.
Okej, okay. I myślę, że masz rację co do tego, że nadrzędnym czynnikiem są właśnie te warunki społeczne i tak dalej, ale nie da się uniknąć, nie da się nie zauważyć, że to, jakie są te warunki społeczne, jaka jest jakość tych struktur, to jest już w dużej mierze oparte, to jest pochodna tej narracji kulturowej i tej narracji również moralnej, religijnej i tak dalej, bo zwróć uwagę, że różne narracje kulturowe, religijne produkowały bardzo, bardzo różne sieci struktur społecznych i różnej jakości, to też bym się kłócił, co to znaczy jakość w twoim wydaniu, ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Znaczy, nie w moim wydaniu, tylko w kontekście tego, o czym mówiliśmy, tak? Które sprzyjają jakiemuś zachowaniu albo nie. Dobra, jasne. Więc kłóciłbym się, że tu jednak jest, w sensie masz rację, ale to jak, to jest pochodna tego, o czym mówimy. To nie zależy to bezpośrednio na, masz całkowicie rację, jeżeli ktoś się przyciśnie, prawda, statystycznie rzecz ujmując, człowiek przyciśnięty w sytuacji dramatycznej będzie się kierował przede wszystkim właśnie instynktami, a nie i tą sytuacją bieżącą, a nie tym, czy ma przekonanie w swoim głowie o metafizyczności jakichś tych. Tu masz całkowitą rację, tylko że wydaje mi się, że w sytuacji codziennej tym bardziej. To tylko w sytuacji jakiegoś wyindukowanego zastanowienia, to chyba wtedy. W sensie nie kłócę się z tym, nie kłócę się z tym, ale nadal to, w jakiej sytuacji jest i jak wyglądają te struktury, bardzo mocno zależy od tego, jaka jest ta narracja kulturowa i mówisz, że uważasz, że da się stworzyć takie warunki bez tej narracji kulturowej, czy tam moralnej, czy religijnej, czy jakiejkolwiek innej. Dlaczego tak uważasz? Skąd to... Nic nie powiedziałem, że uważam. Podejrzewam, mam nadzieję. Uważam, że to jest opcja, którą warto rozważyć. Ze względu na, na koszty, które się wiążą z alternatywą. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Jakie argumenty przemawiają za możliwością, za to, że jest to realny projekt? Głównym argumentem jest to, że te motywacje społeczne działają niezależnie od tego, w jakim środowisku ogólnokulturowym to motywowanie ma miejsce. Że ludzie w różnych kulturach i o różnych poglądach zachowują się podobnie, wrzuceni w sytuacje społeczne podobne. Przynajmniej ja tak rozumiem to, co do mnie mówi socjologia moralności, socjologia religii. I sprawczość tej narracji kulturowej, oczywiście o co dokładnie tutaj w tym momencie chodzi, to też myślę, że warto rozpakować. Bo tak jak mówię, pewne pomysły, które są w kulturze, pewne pomysły, które ułatwiają czy sprzyjają formowaniu tego typu relacji, czy grup, czy sieci, to bardzo myślę, nie mam z tym żadnego problemu. To świetnie. Natomiast ja mam na myśli może specyficznie pewien rodzaj tych narracji, które powołują się na to, że człowiek może poznać obiektywnie, jak jest i że obiektywnie powinien coś zrobić. Są zwyczaje na przykład, jakieś są różne konwenanse, są pewne przyzwyczajenia. Właśnie na przykład, jeżeli byś zapytał, dlaczego, tak się domyślam, że jeżeli byś zapytał człowieka, dlaczego on przestrzega właśnie na przykład zasady wzajemności czy dotrzymywania umów, to nie spodziewam się, że on ci odpowie, ponieważ mój kontrahent, wiem z mojej kultury, że mój kontrahent jest dzieckiem Bożym o równej godności wobec mnie. Masz rację, odpowie, bo wszyscy spodziewam tak się, że, spodziewam się, że to nie będzie jego odpowiedź. A zatem ja bym w ogóle bardzo partykularnie traktował te pomysły, zwracając uwagę, żeby bardzo ostrożnie odsiewać, czy konkretna propozycja jest potrzebna, czy konkretna propozycja już jest potrzebna. Bo tak jak mówisz, zgadzam się, że jeżeli tak rzeczywiście jest, że na przykład chrześcijaństwo w kulturę, w cywilizację zachodnią wszczepiło właśnie to poszerzenie pojęcia bliźniego, no to zauważ, że nawet jeżeli w pierwszym momencie ta narracja była potrzebna, żeby ludzi do tego przekonać, to obecnie już nie jest. No i to warto moim zdaniem... Zakładam, że o to przekonanie się utrzyma bez kontynuowania tej narracji. Że nie zostanie to jednak cofnięte do jakichś takich bardziej podstawowych odruchów i plemiennego postrzegania społeczeństwa i postrzegania osoby, która w jakiś sposób się od nas różni, jako tego złego, tego wroga i tak dalej. Zakładam to w dokładnie równym stopniu, jak ty zakładasz, że się cofnie. Znaczy spodziewasz się, tak? Dobrze rozumiem? Znaczy, co nie, to znaczy zakładasz w równym stopniu?
No, zakładam w równym stopniu, jak ty zakładasz, że bez kontynuacji tej narracji chrześcijańskiej to się cofnie do tego etapu, który był wcześniej. Nie rozumiem tego zdania chyba, przepraszam. No, ty, bo mówisz, może być tak, że bez chrześcijaństwa się cofnie. No tak, może tak być. Ale może być tak, że bez chrześcijaństwa się nie cofnie. I nie mamy powodów, by preferować jedno albo drugie tutaj, czy... I ja nie widzę sposobu rozstrzygnięcia, czego można się spodziewać. Byłbym zdziwiony, gdyby... Oczywiście system społeczny posiada pewną bezwładność i tego typu przekonania oczywiście się utrzymają, natomiast byłbym bardzo zdziwiony, gdyby te przekonania utrzymały się w sposób stały, bez czegoś, co je podtrzymuje, zwłaszcza, że patrząc na inne systemy kulturowe, takich przekonań raczej nie ma, a przynajmniej nie w takiej samej formie. I w ogóle też zwrócę uwagę, że nie odniosłeś się za bardzo do, znaczy, do rozumiem, to jest pochodna tego wszystkiego, ale te instytucje, znaczy, jakby wydaje mi się wręcz, że patrząc na historię ostatnich 100 lat, można, w sensie wiadomo, że temu, co się działo wcześniej, temu, gdy ta narracja chrześcijańska była dominującą w Europie, prawda, i nikt tego nie kwestionował, tam się też działa masa horrendalnych rzeczy, nikt tego absolutnie nie podważa, ale wydaje mi się, że nie będzie radykalnym stwierdzeniem, że ostatnie 100 lat było jednak jeszcze gorsze niż wiele rzeczy, które się działo wcześniej, i być może, nie chcę tutaj się koniecznie o to kłócić, ale wydaje mi się, że dałoby się znaleźć argumenty historyczne na to, że rozpad tej... To nawet nie jest kwestia rozpadu narracji stricte chrześcijańskiej, ale rozpad spójnej, jakiejkolwiek spójnej narracji w społeczeństwie, które ewidentnie obserwujemy w naszych społeczeństwach od kilkudziesięciu lat, powoduje, że w społeczeństwie pojawia się masa nowych, konkurujących narracji, które w wielu przypadkach nie są już tak uniwersalistyczne jak chrześcijaństwo w nadawaniu wartości, w nadawaniu nawet nie tyle wartości, ale w promowaniu zachowań i impulsów wobec innych ludzi, takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że się zgadzamy, żebyśmy tego chcieli. Więc wydaje mi się jednak, że może inaczej, nie widzę argumentów za tym, że ta jakość struktur społecznych bez jakiejś właściwej, utrzymującej narracji się utrzyma, a widzę argumenty za tym, że się nie utrzyma, i wydaje mi się, że nawet, że się rozpada to, co mieliśmy jednak dotychczas, i że widać degradację tego w ostatnich dziesięcioleciach, gdy to chrześcijaństwo jako ta narracja spajająca się wycofuje, i ponownie to nawet nie jest kwestia stricte tego, że to chrześcijaństwo się wycofuje, tylko że w ogóle wycofuje się narracja, która była jednak nadrzędna w społeczeństwie i jest zastępowana masą konfliktujących się nowych narracji. Ja nie wiem, nie jestem przekonany, czy rzeczywiście w sumie warunki życia w ostatnich 100 latach są w sumie gorsze niż na przykład w X wieku. Nie powiedziałem. Nie wydaje. Nie, że jest gorzej niż było. Nie. Mówiłem, również ale warunki życia pod względem moralnym. Ale to doprecyzuję, bo być może się źle wyraziłem. Mówiłem gorzej niż było stricte w kontekście popełnianych okropności wobec innych ludzi. Tak? To znaczy... Ja bym powiedział przestrzeni intelektualnej do popełniania, do uzasadniania tych okropności. Że w tej kwestii jest gorzej? Że odrzucenie tej narracji, która była wcześniej, stworzyło przestrzeń do wykwitów takich, jak mieliśmy okazję zaobserwować w XX wieku. No dobra, ale za tym idzie realizacja niektórych z nich, jednocześnie bardzo często tragiczna. Jasne. No to zauważ, że zarówno jeśli chodzi o te nowości, które powstały na gruzach chrześcijaństwa, zgadzam się, że one w niektóre z nich są gorsze. Według mnie życie w Europie chrześcijańskiej, taka na ile ona była chrześcijańska, było znacznie bardziej znośne niż w Związku Radzieckim za Stalina. Tu się zgadzam całkowicie. Natomiast to są nie wszystkie, które powstały na gruzach narracji chrześcijańskiej. I
co ważniejsze, co najważniejsze tutaj w tym momencie, mówisz o tych, które mieliśmy okazję zobaczyć w XX wieku i o tych nowych, które powstają dzisiaj, nie? Mhm. Które mogą dodatkowo coś psuć. Otóż, jeżeli konsekwentnie zastosujesz tę zachętę, żeby wszystkie traktować krytycznie i żeby wszystkie traktować pod względem tego, co wnoszą, czemu grożą, jakie są koszty z nimi związane, to jeżeli taka postawa byłaby przyjęta, to te nowe narracje nie zostałyby przyjęte automatycznie, bo się po prostu pojawiły, tylko one by podlegały dokładnie takiemu samemu osądowi, jak dotychczasowa narracja chrześcijańska. I prawdopodobnie, gdyby ktoś głosił taką ideę, że w związku z walką klas należy wymordować miliony rodaków, i gdyby to poddać dokładnie takim samym kryteriom, jak ja poddaję chrześcijaństwo, to taka narracja również nie zdobyłaby mojego uznania. Ja myślę, że zagrożenie polega na tym, o które myślę, że chodziło w twoim pytaniu. Mhm. Zagrożenie polega na tym, że ten krytycyzm jest stronniczy, że on jest antykonserwatywny, że on jest na przykład antychrześcijański. I to jest realne zagrożenie. Że ten krytycyzm jest wyrazem takiej ideologii postępu albo wyrazem ideologii jakiegoś antyklerykalizmu, że polega to jakoś na tym, że z jakiegoś powodu można być krytycznym wobec tego, co było dotychczas, na przykład chrześcijaństwa, a to, co pojawia się teraz, to na pewno jest nowe i nie wolno tego krytykować, albo to nie zasługuje na krytykę. Takie coś jest zagrożeniem. Jeszcze raz? To takie coś jest zagrożeniem, ale zauważ, że ta postawa, którą ja proponuję, ona również dotyczy tego, co się teraz pojawia. I to, co się teraz pojawia, również ma marne szanse w starciu z tą postawą. Okay. Problem tylko polega na tym, że to, co teraz proponujesz, czyli tam racjonalne, w sensie obawiam się, że taka próba, abyśmy ogólnospołecznie do tego podeszli krytycznie, jest przede wszystkim całkowicie nierealna. Chyba się zgodzisz ze mną, że raczej nie uda się takiej postawy wzbudzić w zbyt szerokich ilościach mas. I w ogóle odeszliśmy tak naprawdę od tematu głównego, ponieważ pytanie było, czy się da zbudować struktury, korzystne struktury społeczne, czy tam funkcjonalne struktury społeczne, funkcjonalne realia społeczne w oderwaniu od wielkich narracji. Natomiast wydaje mi się, że nadal nie dostrzegłem argumentów za tym, że tak właśnie jest, ponieważ bądźmy krytyczni do wszystkich kolejnych idei, to nie jest, do wszystkich kolejnych wielkich narracji, to nie jest postawa gwarantująca, że podczas wychodzenia z dotychczasowych narracji nie zostanie to przejęte przez jakieś nowe. I ponownie, te nowe, czy to będą lepsze, czy gorsze, to jest osobne pytanie tak naprawdę, nie? To jest bardzo istotne pytanie, bo ty to traktujesz właśnie tylko w kategoriach zagrożenia, a nie traktujesz tego w kategoriach szansy. To może to dobrze, że ta narracja ulegnie zmianie. Jeżeli narracja ulegnie zmianie nie na lepszą, no to spoko, jeżeli się ze mną zgadzasz, to jak używasz słowa lepszą w tym wypadku? Nie wiem, czy na bardziej preferowaną, czy co dokładnie. Tak, oczywiście, że tak. Ja tylko zwracam uwagę, że ty rysując te scenariusze odejścia od tej dotychczasowej, cały czas mówisz o tym w kategoriach zagrożeń, a nie w kategoriach szans. A niby dlaczego? Może inaczej. Wydaje mi się, że dotychczasowe rozpadanie się tych wielkich narracji w naszej kulturze, w naszej cywilizacji przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czy nawet powiedzmy 100, 150, nie przynosi, znaczy wydaje mi się, że da się, no tak jak tłumaczyłem wcześniej, wydaje mi się, że da się obserwować negatywne tego skutki. I ponownie, nie mówię tego jako twierdzenia, że ta poprzednia była bezbłędna, czy coś takiego, czy że też nie miała negatywnych konsekwencji, to nie o to mi chodzi, ale wiesz co, jeżeli to miałoby zostać... Ale dobrze. Chciałbym tutaj w tym miejscu jakby podrążyć trochę. Załóżmy, że tak jest. Załóżmy, że tak jest, że odchodzenie od dotychczasowe przynosi negatywne skutki, jakkolwiek rozumiane. To co proponujesz? Czy proponujesz takim osobom jak mnie, żebym ja przemilczał
problemy i koszty z tą narracją w imię tego wrażenia, że skutki społeczne odejścia od niej są gorsze niż zostanie w niej? Czy proponujesz, żeby takie osoby jak ja przemilczały swoje wrażenie, że ta narracja jest bezpodstawna w imię tego wrażenia, że to na poziomie społecznym daje gorsze skutki? Absolutnie nie. Co proponuję? Absolutnie nie. No. Natomiast sugeruję. Takie mam wrażenie, że to proponujesz. No to jest bardzo słuszne pytanie, bo nie sugeruję tego absolutnie. Absolutnie niczego takiego nie sugeruję. Natomiast sugerowałbym, sugerowałbym rozważenie, że próby zdjęcia funkcjonującej narracji nie skończą się w istocie brakiem narracji powszechnym, tylko właśnie walką nowych narracji między sobą, które wielokrotnie okazują się być jeszcze gorsze niż ta stara. Na tej zasadzie. Myślę, że się zgodzę i dlatego ja nie podejmuję próby usunięcia bieżącej narracji. Ja podejmuję próbę zachęcenia, żeby z takim samym krytycyzmem traktować narracje bieżące, teraźniejsze, dotychczasowe, przyszłe, każde. Nie? No i to jest, to jest taka rzecz, którą no nie jestem do końca pewien, czy bym się zgodził z tym przedstawieniem tego. Ponieważ jakby na to nie spojrzeć, skupiasz się w swoim działaniu na krytyce religii katolickiej i tak dalej. To nie jest zarzut, tak? To nie jest zarzut, ponieważ no w sensie są powody do tego i tak dalej. Aha. Natomiast, wiesz co, powiem tak. W swoim Q&A ostatnim powiedziałeś, że mam to zapisane gdzieś tutaj, ale nie wiem, czy znajdę w tym momencie. Jeżeli coś przekręcę, to mnie popraw po prostu. Jasne. Ale powiedziałeś, że angażowanie się na przykład w działalność polityczną, zwłaszcza partyjną, jest wielokrotnie mniej istotne niż te rzeczy, o których, w które ty się teraz angażujesz. Czy dobrze to ująłem, czy może coś, być może słowo przekręciłem? Nie, te rzeczy, w które ja teraz się angażuję. Znaczy, dla mnie może tak, ale generalnie wydaje mi się, że dla wielu osób tak jest, że są pilniejsze, że są pilniejsze i znacznie bardziej wpływające na nasze życie rzeczy inne niż angażowanie się. No tak, ale wiesz, można by się kłócić na przykład, i ponownie, nie wiem, czy ja bym się akurat kłócił o to, ale bez problemu można by się kłócić, że właśnie na przykład angażowanie się w zmiany polityczne w naszym kraju ma bardziej pilny i bardziej bezpośredni wpływ na nasze życie niż kwestie religijne i kwestie kościelne i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, że jest coś, co nie do końca mi się w tym wszystkim... Nie, może po prostu nie rozumiem tego być może. Dlaczego priorytet ma akurat podważanie tej narracji religijnej, a nie wiem, czy chodzi po prostu o to, że ona jest jednak właśnie panująca i jest najsilniejszą narracją, więc jeśli mamy podważać tę narrację, to zaczynamy od tej, czy coś to jest jeszcze innego? To pytanie na temat zaangażowania politycznego padło w kontekście udziału w wyborach. Tak. I dlatego też dodałem, że jeśli chodzi o działalność czy zaangażowanie polityczne, dodałem, że chodzi o zaangażowanie partyjne, bo według mnie udział w wyborach to nie jest jedyny miernik, a nawet nie najlepszy miernik twojego zaangażowania w życie polityczne, nie? I może rzeczywiście być tak, że dla pewnych osoby tak to ocenią, że zaangażowanie w życie polityczne ma większy wpływ na jakość życia niż zaangażowanie właśnie w sferę jakiejś dyskusji z narracjami kulturowymi. Mhm. Może tak być. U mnie było inaczej, tylko o tym mówię, że ja mam wrażenie, że na poziomie takiego codziennego życia, w naszych warunkach obecnie społeczno-politycznych w Polsce, ja aktualnie nabrałem więcej doświadczeń, mnie bardziej ukąsiły sprawy religijne, religia bardziej w sobie skupia te zjawiska i postawy, które ja krytykuję, no dlatego z przyczyn biograficznych ja mam wrażenie mam po prostu takie wrażenie, że myślę, że to nie tyczy się tylko do mnie,
że dla codziennego życia rozważenie poważnie i jakby przyjrzenie się tym sprawom właśnie światopoglądowym, jeżeli one komuś uwierają, będzie miało dla niego bardziej natychmiastowy, bardziej taki doniosły skutek niż zaangażowanie się w życie polityczne. No to tyle miałem przez to na myśli. Dobra, bo może tak, bo ja rozumiem całkowicie ten argument, że tak powiem, z realiów geograficzno-społecznych w Polsce i całkowicie to rozumiem, tak? W sensie absolutnie nie jest to trudno, że tak powiem, zrozumieć. Natomiast wracając odrobinkę jeszcze do tego, bo to wynika z tego, co mówiłem wcześniej o narracjach, tak? To znaczy, czy z mojej perspektywy, wracając do tego, co, bo myślę, że też warto to też podrążyć to twoje pytanie, co bym radził w takim ujęciu, tak? Znaczy osoby, które dostrzegają bardzo mnie to interesuje. Bardzo dobrze, bardzo cieszę. Osoby, które dostrzegają poważne problemy w panującej narracji kultury, nawet stricte w Polsce, tak? Nawet takiej polsko-patriotyczno-katolickiej, która nadal jest bardzo, bardzo popularna, choć ewidentnie jest coraz słabsza, prawda? To jest taki proces, który przebiega, tak? I to też nie jest, to też nie jest jakoś szczególnie radykalne stwierdzenie. Raczej ponownie, i też mi powiedz, co o tym myślisz, raczej przestrzegałbym przed stwierdzeniem, że jeśli uda nam się tę narrację osłabić dostatecznie, to w jej miejsce wejdzie powszechny brak narracji. Raczej obawiałbym się, że w osłabianiu się tej narracji w jej miejsce będą wchodzić liczne nowe narracje, z których obawiam się ponownie, że większość będzie jeszcze gorsza niż ta, i w tych realiach raczej osobiście preferowałbym podejście takie, aby wraz z umniejszaniem się tej narracji pod ciężarem bardzo często własnych problemów, tak naprawdę, no nie ukrywajmy, raczej pracować nad wypracowaniem jakiejś nowej narracji, która by w najlepiej na zasadzie ciągłości ją przejęła, jej pewne obowiązki. Całkowicie się zgadzam, bo tutaj umknęło to dobrze, że mam okazję do tego wrócić. Ty powiedziałeś coś takiego, że jest potrzebna, jest przydatna, powiedziałeś, spójna narracja, nie? Mm-hmm. I tu jakby to już mi się trochę bardziej podoba, to znaczy to, na co ja zwracam uwagę, co generuje moim zdaniem koszty i zagrożenia, to jest to, że ktoś próbuje wygenerować taką narrację, twierdząc, że oto ona się opiera na jakichś obiektywnych założeniach. Moim zdaniem takie stawianie sprawy jest groźne i niepotrzebne. Natomiast jeżeli ktoś proponuje taką narrację na innej podstawie, na przykład na podstawie takiej, zobaczmy, jak użyteczne są pewne poszczególne idee czy poszczególne pomysły. Nawet niech będzie takie, nie wiem, czy to jest absolutnie konieczne. Domyślam się, że tak, żeby ona była spójna, ale żeby ona była pozbawiona tego elementu, w którym ktoś przejmuje władzę nad nią, ponieważ twierdzi, że on coś wie w przeciwieństwie do ciebie. Narracja kulturowa, która byłaby pozbawiona tego elementu, moim zdaniem byłaby pozbawiona wielu tych kosztów i zagrożeń, na które ja zwracam uwagę. I nie mam nic przeciwko, żeby taka narracja się rozpowszechniała w kulturze. Okej, dobra, to ponownie jest tysiąc rzeczy, ponieważ nawet, wiesz, mówiąc o rozważaniu użyteczności tego, prawda, no to wobec jakich kryteriów? Czy te kryteria są powszechne, czy te kryteria są obiektywne, czy te kryteria są tylko moje prywatne? Tak, ale popatrz, mnie się wydaje, że tak naprawdę mamy do wyboru tylko dwie opcje, jeśli chodzi o rozważanie tych kryteriów lepszości, nie? Albo zgodzimy się, że każdy ma tylko opinię i dyskutujemy, każdy ma tylko opinię i preferencje i dyskutujemy i negocjujemy swoje preferencje tak, żeby razem żyć zgodnie w społeczeństwie, albo dajemy się nabrać grupie społecznej, która twierdzi, że ona ma rozwiązania, a reszta ma się jej słuchać. Dobra. Moim zdaniem to pierwsze rozwiązanie byłoby preferowane. Okej, rozumiem i też odniosę się do czegoś, co padło w którymś z twoich filmów, ponownie popraw mnie, jeżeli coś przekręcę, że mówiłeś, że uznawanie, że w ogóle istnieje jakaś poznawalna prawda, w jakimkolwiek stopniu byśmy to ujęli, nieuchronnie prowadzi do powstawania jakiejś wyspecjalizowanej kasty, która będzie mówić ludziom, co mają robić, ponieważ oni są tymi depozytariuszami tej prawdy. Czy nieuchronnie, to nie wiem, ale... Tak, ale tak. Mniej więcej, dobrze. No tylko tak. I wyobrażasz sobie, z tego co rozumiem, że gdybyś to pozbawić to i pozostawić, że tak naprawdę nikt nie wie, co jest lepsze
Na przykład na warstwie społecznej, mm-hmm. tak, że każdy ma tylko opinię, mm-hmm. że to jest perspektywa, która no, jest preferowana przez ciebie, tak? Tak, opinie Dobrze. I oczywiście argumenty, jeżeli okay, jakieś argumenty, ma. Natomiast oczywiście, nikt, ale nie. Natomiast... Argumenty oczywiście, ale nie argumenty na zasadzie my wiemy, co jest właściwe. Tak. W sensie tak. Można robić argumenty na zasadzie my mamy rację, o to dlaczego. Nie? W sensie my tak. wiemy, co, można robić argumentację na zasadzie to jest nasza opinia, o to dlaczego. I rozumiem, że jednak chciałbyś uniknąć stwierdzeń, że my wiemy, co jest właściwe, o to dlaczego, tylko raczej w sensie, że tego chciałbyś uniknąć, tak? Mimo wszystko. Chciałbym uniknąć, myśl, która za tym stoi, jest bardzo prosta. Ja nie lubię, jak ludzie są wprowadzani w błąd, jak są oszukiwani. Jeżeli jest tak, a wszystko z historii myśli ludzkiej na to wskazuje, że nie mamy jak rozstrzygnąć, które wartości są prawdziwe obiektywnie, czy które normy, czy jaka jest rzeczywistość metafizyczna czy religijna, to myślę, że fajnie by było, ja bym się bardzo cieszył, gdyby w przestrzeni publicznej ta świadomość funkcjonowała. Znaczy, żeby nikt nie przychodził i nie mówił, ale do tej pory się nikomu nie udało, ale my teraz wiemy. I zauważ, że te straszne ideologie dwudziestowieczne również są w tej kategorii. To jest źródło problemu, moim zdaniem. To, co zauważyli sofiści, że w życiu społecznym odbywa się pewna negocjacja warunków wspólnego życia. I teraz stwierdzenie, że my wiemy na podstawie obiektywnej rzeczywistości, jak powinno być, to jest nieuczciwy trik retoryczny, wrogi, agresywny wobec reszty dyskutantów, bo niektórzy niezorientowani dyskutanci mogą się po prostu dać na to nabrać. Ja chciałbym, żeby tego triku po prostu nie używać, to wtedy wydaje mi się, że wnioski, do których wspólnie byśmy wtedy doszli, byłyby bardziej preferowane przez większą ilość osób, bez kosztów, które się wiążą z tym, co jest dzisiaj. Okej, okay. Ja w tym wszystkim widzę jeden bardzo duży problem. To znaczy, mhm. to, co mówisz, że założenie, że można dokonać pewnego poznania, które jest, mhm. nawet jeżeli nie powiedzmy w pełni obiektywne, to jednak lepsze niż brak tego, niż inne poznanie, tak? Że można wartościować poznanie, że my mamy powiedzmy pełniejsze poznanie niż... To samo, co mówiłem wcześniej, tak? Że powiedzmy, że degeneruje się to do kasty ekspertów, którzy twierdzą, że mają właściwe odpowiedzi, a przynajmniej autorytet. Którzy żądają uznania swojego autorytetu bez przedstawienia ścieżki dojścia zainteresowanemu człowiekowi, no właściwie dobra, ale, dlaczego. Mhm. Ale jeżeli ta ścieżka dojścia jest, to nadal może być to na zasadzie, w sensie ta ścieżka dojścia, bo chodzi, zmierzam do tego, że to, co teraz mówisz, obawiam się, że tyczy nie tylko Aha. narracji religijnych czy moralnych i tak oczywiście, dalej. Oczywiście, no dobra, że tak. Ale na przykład, czy narracja naukowa nie jest jednak, w istocie jednak, czy w narracji naukowej też nie mamy kasty ekspertów, prawda, która prezentuje co prawda ścieżkę poznania, prawda, i oczywiście to jest otwarte, wszyscy mogą sobie to zbadać, ale jednak w decyzjach ogólnospołecznych bardzo często jest tak, że nawet czasem wymaga się uznania autorytetu pewnych grup, na przykład autorytetu naukowego na dany temat. I pan może mieć swoje opinie, pani może mieć swoje opinie na ten temat, ale ogólnospołecznie uznamy, że te opinie są podrzędne wobec ustalonego autorytetu, na przykład naukowego. Czy z tym też masz problem? Mam problem z niektórymi przejawami tego, natomiast akurat jeśli chodzi o naukę, nie zgodziłbym się, że nauka to jest pewną narracją, która ma te same cele. Ja bym powiedział, ta narracja... Ma inne cele. Ale wydaje mi się, że pytasz o taką narrację społeczną, taką scjentyzującą, czyli taką, która właśnie jako to kryterium uznaje, ceni. Nie wchodzi mi o umieszczanie tej narracji w miejscu moralności. Nie o to mi chodzi. Ale na przykład mamy teraz kwestię szczepionek, prawda? O wartościowanie zdania tych ekspertów, tak? Tak. I mamy w tym momencie kwestię szczepionek. I jednak to, co wszystko się dzieje, i ja w sensie dla jasności, bo zanim ktoś mi o coś posądzi, ja wyrażam ostrożny, niepozytywną opinię na temat, staram się ostrożnie pozytywną opinię na temat tych szczepionek mieć, to no, cała sytuacja, która obecnie się dzieje, no, polega na uznaniu pewnej
pewnego autorytetu grona ekspertów w dziedzinie, której większość społeczeństwa ekspertyzy nie ma i jak widać bardzo dużo ludzi w społeczeństwie ma pewne opinie na ten temat, no i jednak mimo wszystko jako społeczeństwo idziemy w stronę zignorowania tych opinii na rzecz ekspertów i no nie, ja na przykład nie widzę w tym szczególnego problemu, pomimo iż wiesz, można, na przykład no, w kontekście stricte szczepionki, tak, można zgłosić pewien sceptycyzm do tego, prawda? I taki do pewnego stopnia uzasadniony, tak? W sensie można stawiać argumenty, że nie jest do końca wytestowana, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ale jednak idziemy w kwestii, w stronę uznania ekspertów. Uznania grona ekspertów, którzy twierdzą, że sorry, my mamy rację tutaj, że pomimo waszych zastrzeżeń należy zrealizować naszą wizję NATO. I wydaje mi się, że jednak tak, to na tej warstwie też to jest sprzeczne, na tyle na ile zrozumiałem twoją propozycję, też jest to problematyczne z perspektywą pozbądźmy się kogoś, pozbądźmy się twierdzeń, że ktoś wie coś i wymaga respektowania jego autorytetu, niech każdy ma swoje opinie na ten temat. Czy jak się odnosisz do tej sytuacji? No właśnie w nauce tak nie jest, że naukowiec, przynajmniej co do zasady, no bo mówię, niektóre przejawy takiego zaufania do nauki mogą przypominać właśnie to, co ten brak krytycyzmu. Jak najbardziej. Natomiast co do zasady, nauka to jest taki wynalazek, który jeśli chodzi o pomysł społeczny, pomysł na naukę, to jest takie przedsięwzięcie poznawcze, które na miarę naszych ludzkich możliwości stara się być pozbawione tych elementów, których ja się obawiam. To znaczy w nauce coś takiego jak autokrytycyzm, krytycyzm pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, normalność takiej procedury, która polega na falsyfikacji przyjętych hipotez, replikowalność, wszystko, co się składa na procedurę poznania naukowego, jest... To jest coś zupełnie innego niż ścieżka dojścia, dlaczego mam uznać swój autorytet jakiegoś konkretnego środowiska, która polega ostatecznie na jakimś szantażu moralnym, albo ostatecznie polega na podobnie niekonstruktywnych argumentach. Mnie to pytanie, jeżeli o to pytasz, jeżeli ja dobrze rozumiem twoje pytanie, czy naukę nie powinniśmy tak samo potraktować krytycznie, tak? Czy ona nie podlega tej... W sensie, bo tak, bo ja absolutnie nie podważam tego wszystkiego, co powiedziałeś na temat nauki, absolutnie się zgadzam. Oczywiście to nie jest to samo, tak? I to jest w pewnej innej kategorii niż narracje moralne, nie tylko religijne, ale w ogóle narracje moralne. Tu myślę, że masz rację. Natomiast jeśli chcielibyśmy powszechnie przyjąć ten krytycyzm wobec... No to wydaje mi się, bo tak, bo o ile dobrze rozumiem, to przyjmujesz podobny krytycyzm wobec nauki, natomiast widzisz w niej uzasadnienia, widzisz, że ta ścieżka co do zasady doprowadza do do pragmatycznych rozwiązań. Przyjmuję dokładnie taki sam krytycyzm wobec nauki i nauka radzi sobie z nim najmniej źle ze wszystkich innych propozycji. To sęk w tym, że wielu ludzi teraz przyjmuje krytycyzm wobec nauki i do pewnego stopnia i dochodzą do wniosków zgoła innych. Dochodzą do wniosków, że jednak nie, tak naprawdę gremium ekspertów, które przemawia z perspektywy autorytetu naukowego, to są ludzie podkupieni przez korporacje i ludzie, którzy generalnie wcale nie realizują tych szczytnych celów, tylko jakieś tam mroczne machloje. I wiesz, tak na dobrą sprawę, to takie przypadki też są, tak? W sensie to też nie jest tak, że to środowisko jest wolne od tego. Także, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że... efektem, bo wydaje mi się, że przy sytuacji właśnie ze szczepionkami, w ogóle z wieloma tego typu sytuacjami pokazuje, że jeśli podchodzimy do, jeżeli zostawiamy całkiem sporej ilości ludzi, nawet być może nawet zachęca się do podchodzenia krytycznie do jak największej ilości narracji, to całkiem spora część ludzi podchodzi do narracji takiej jak nauka i dochodzi do zupełnie innych wniosków niż ty, dochodzi raczej do wniosków, że nie można ufać gremium ekspertów naukowych, bo ja mam swoją opinię. I obawiam się, że zachęcanie do tego typu postawy no, powoduje sytuacje, które są jednak szkodliwe społecznie. Mam nadzieję, że wiemy, o co mam na myśli w tym momencie. I przykładem jest teraz no, chociażby sytuacja z obecnymi szczepionkami i w ogóle z całym koronawirusem. Tak? Znaczy mamy przecież, powiedziałem to słowo, no i klops, nie będzie monetyzacji. Trudno.
Ale wiesz, co mam na myśli, mam nadzieję. Że, czy nie sądzisz, że czy, taka, czy to, co postulujesz po prostu, czy ten przykład nie sugeruje, że być może troszkę przeceniasz pożądane wyniki krytycznego podchodzenia do tych narracji przez większość społeczeństwa? Nie wydaje mi się, że to, co reprezentuje sceptycyzm wobec obecnej sytuacji medycznej, że to jest wynika z tego, co ja mówię. Nie, okej, okay. Oczywiście to nie wynika z tego, co ty mówisz, ale to jest taki, to jest taka wersja light. To też wynika z postawy nieufności wobec grup, postawy nieufności wobec grup eksperckich, które próbują ci powiedzieć, że mają właściwe odpowiedzi. No to świetnie, no to ja jak zwykle zapytam cię, co proponujesz w zamian, bo jeżeli ja proponuję podejście krytyczne, sceptyczne, uważne i może być tak, nie wydaje mi się, ale może być tak, że niektórzy ludzie przyjmą taką wersję, podobnie się nazywającą, że będą krytyczni do tego stopnia, że na przykład nie będą ufać środowiskom, które wykazują symptomy, że są wiarygodne. Właśnie to jest ta różnica, nie? Że mnie się wydaje, że jest różnica między środowiskiem, które stara się o to w procedurze swojego działania, żeby zasługiwało na zaufanie, i tak działa nauka, a środowiskiem, które żąda zaufania, i tak działa religia. Mi się wydaje, że jest istotna różnica. Ale nawet, jeżeli uważasz, że niewidzenie tej różnicy jakoś może być następstwem tego, co ja mówię, to ja jak zwykle cię zapytam, co ty proponujesz, bo w mojej głowie się jawi taka propozycja stojąca za tym pytaniem, żeby promować postawę zaufania, i ja ci wtedy wskażę fanatyków religijnych i powiem, zobacz, z twojej propozycji zaufania do autorytetów biorą się takie grupy. Ja tak nie uważam, tylko zwracam uwagę, że to byłby dokładnie tej samej siły argument. Okej. Okay. Może w inny sposób. Obawiam się, bo ponownie, wydaje mi się, że rozumiem to, co tutaj padło. Natomiast nauka, ja się zgadzam, że to jest inna kategoria, tak? W sensie w ogóle stawia tezy w zupełnie innej dziedzinie, prawda? Zupełnie innego rodzaju tezy, tak? I na innej podstawie oczekuję ich przyjęcia. No widzisz, tu się zaczyna robić problem, ponieważ... Co do zasady. Co do zasady. Mamy sytuację pandemiczną, tak? Na podstawie obserwacji naukowych ustalono, że powinniśmy nosić maseczki, tak? Ponownie, ja tego nie kwestionuję, bo ja wiem, że ktoś zaraz to wytnie i będzie próbował twierdzić, że ja coś tam. Ja tego nie kwestionuję, no ale co do zasady mamy niby rozdawać mandaty za to, tak? Na podstawie decyzji politycznych przyjętych na podstawie obserwacji naukowych jakichś, tak? Czy medycznych. No i mandatów za niechodzenie do kościoła póki co jeszcze nie ma, tak? I myślę, że mimo wszystko nie idziemy w tym kierunku, wbrew temu, co niektórzy się mogą obawiać. Już nie ma. No wiesz, co mam na myśli. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że nie ma sytuacji, gdy ta... No bo w tym momencie, ja wiem, że to jest sytuacja wyjątkowa, tak? I ponownie, ja nie kwestionuję, w sensie ja wiem, że to jest złożony problem, jak to egzekwować i tak dalej. Nie mówię, że mam lepszą alternatywę niż to, co robimy teraz, ale chodzi mi o to, że są sytuacje, gdzie jednak jest to w jakiś sposób narzucane ludziom i wymagane jest uznanie pewnego autorytetu, nawet przez proxy, ponieważ to nie jest wymaganie uznane stricte naukowców, ale decyzji politycznych podjętych na podstawie badań, decyzji naukowców, prawda? I to, mówię, to nie jest to samo, ale gdybyśmy chcieli być, że tak powiem, spójni w tym, to czy nie należałoby jednak tutaj też zgłosić problem? Znaczy, problem zawsze istnieje, no bo tak jak mówię, tak jak ty też zwracasz uwagę, co do zasady środowisko naukowe pracuje według pewnej procedury, ale zdarzają się też inne sytuacje. Natomiast mnie się wydaje, że zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym jakieś decyzje narzucają się, że trzeba je podejmować, tak? W tym sensie, że niezrobienie nic też jest jakąś decyzją. I w związku z tym postawa, która mnie jest bliska, polega na tym, żeby do podejmowania każdej konkretnej decyzji
wykorzystywać dane, również wykorzystywać autorytety, które wydają się najmniej bezpodstawne i najmniej źle uzasadnione spośród dostępnych. Ja myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. I akurat w przypadku, czy nosić, czy nie nosić maseczki, czy to sprzyja, czy nie sprzyja, akurat środowiskiem, źródłem danych na ten temat, najmniej złe wydaje mi się środowisko naukowe. Nie? No nie widzę problemu. To nie jest tak, że nie ma problemu. To nie jest tak, że ja wzywam do bezwzględnego zaufania, do zawieszenia krytycyzmu, tylko w konkretnych przypadkach środowisko naukowe, na przykład w tym, najlepiej moim zdaniem odpowiada wymogom krytycznego podejścia do tego, co oni mówią. Nie? I to jest tak jak mówiliśmy na samym początku. Mhm. To nie jest podstawa krytyczna dla samej krytyki. To jest postawa poddawania w wątpliwość i jeżeli jakieś decyzje trzeba podjąć, no to poszukiwania najmniej złych podstaw do podejmowania tych decyzji, jeżeli to jest konieczne. No dobrze, ale widzisz, dotknęliśmy też bardzo dużej ilości rzeczy, ponieważ ponownie. Bo tak, ja może powiem ci, co ja bym w tej temacie stwierdził. Tak, bo jeżeli dochodzimy do sytuacji, że tak naprawdę każdy powinien w miarę możliwości sam zbadać sprawę z dostępnymi swoimi środkami i... Nie powiedziałem. Nie o to chodzi. Nie sugeruję, że ty tak mówisz, tylko gdybyśmy tak powiedzieli, po prostu, dla jasności, gdybyśmy tak powiedzieli, no to w przypadku właśnie chociażby sytuacji pandemii, tutaj całkiem spora, i to już nawet wydaje mi się, że to nie jest do końca margines, to jest całkiem spora część, widoczna część społeczeństwa, dochodzi do... Nie potrafi zweryfikować co do tego, że się zgadzamy, że środowisko naukowe zasadniczo ma rację w tym temacie, tak? Aha. I gdyby oni chcieli zaufać swojemu osądowi w dziedzinie, w której się nie znają, to to dochodzą do jednak nie tylko błędnych, ale jednak niepożądanych społecznie wniosków. I ja bym powiedział po prostu w czymś takim, że to jest nie to samo, co powiedziałeś, ale wydaje mi się, że jest to zasadniczo mimo wszystko bliskie, że w dziedzinie, w której nie mamy ekspertyzy, tak, to warto zaufać autorytetowi, co do któremu, który jawi się nam jako wiarygodny. O, w ten sposób. Generalnie tak. No to raczej bym się zgodził z tym stwierdzeniem. Okej. Okay. Tylko widzisz, i na przykład to, w połączeniu do tego, co mówiłeś wcześniej, że nie masz nic przeciwko, no do tego musielibyśmy wrócić, że nie masz nic przeciwko formowaniu jakichś nowych narracji, tak? Może inaczej, wiesz co, trochę się pewnie zakręciłem w tym momencie. Aha. Te wszystkie rzeczy, które padły przez ostatnie 15-20 minut, wydają mi się jednak troszkę inne niż to, co mówiliśmy na samym początku, gdzie mówiłeś o zawieszaniu sądu, jak najczęstszym możliwym zawieszaniu sądu. Dokładnie tak, jak najczęstszym możliwym. Nie posiadaniu poglądów zasadniczo nawet jakichkolwiek, tylko że w momencie, kiedy nagle teraz wchodzimy co do szczegółów, to wychodzi na to jednak, że w całkiem sporej ilości przypadków jednak jesteś, o ile dobrze rozumiem, ponownie popraw mnie, jeśli się mylę, skłonny przychylić się na przykład do autorytetu instytucji, która wydaje ci się wiarygodna, czy nawet do uznania czegoś takiego jak narracja ogólnospołeczna, jeśli będzie to spełniać jakieś twoje kryteria. I nie jestem pewien, czy widzę tutaj pełną spójność, bo jeżeli, ponownie, poprawnie, być może coś tutaj źle dostrzegam, ale wydaje mi się, że taka perspektywa, że zawieszam sąd w dziedzinie, na której się nie znam lub której nie potrafię rozstrzygnąć i tak dalej, i tak dalej, a kieruje się swoją najlepszą oceną, czy osądem autorytetów w dziedzinach, które są pragmatyczne i które i zachowuje się przynajmniej tak, jakby była to właściwe postępowanie, to wydaje mi się, że taka postawa jest mimo wszystko nie tak rzadka. I nie wiem, czy... W sensie, wydaje mi się, że całkiem sporo ludzi jednak próbuje zachowywać się właśnie w ten sposób i nie twierdzi przy tym, że nie ma własnych, że nie ma własnych poglądów, że nie ma światopoglądu i że, że jest nihilistą w tym twoim konkretnym znaczeniu, bo tak jak mówiłem, używamy to w tym znaczeniu. Znaczy, mam wrażenie, że kiedy rozbijamy to na szczegóły, okazuje się, że w praktyce jednak nie jest, ponownie, może źle to oceniam, ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak nihilistyczne, jak wydawało się na początku. Nie wiem, dlaczego miałbym odczuwać bojaźń i drżenie z tego powodu, że to jest postawa częstsza niż można by na pierwszy rzut oka przypuszczać. Nie próbuję nastraszyć nią, absolutnie.
Nie, nie, że to coś dla mnie miałoby być jakimś problemem. Pewnie, tak jest. Natomiast to, na co ja zwracam uwagę, to właśnie zwracam uwagę na pewne poszczególne rzeczy, bo mówisz na przykład, że większość ludzi pewnie postępuje podobnie, tylko nie mówi tego, że nie ma poglądów na inne sprawy. A ja mówię, bo dla mnie to jest coś ważnego i to konkretnie na przykład zwraca uwagę na to, że wydaje mi się, że potrzeba posiadania poglądów w każdej sprawie, którą wielu ludzi ma, zwłaszcza posiadania szybkich poglądów i szybkiego wydawania ocen i szybkiego zapisania się do jakiegoś plemienia zajmującego jakieś stanowisko w tej sprawie, myślę, że to jest ścieżka, która ma swoje negatywne skutki. Dlatego ja na przykład podkreślam w tym momencie ten element, że ja na pewne tematy nie mam poglądów, nie mam potrzeby się tym zajmować. Nie? No i tak w każdej tej poszczegół, i tak jak mówię, nie jest to nic innego niż rozmawialiśmy na początku, tylko tak jak powiedziałeś, przypominając to, co mówiłem, to jest dokładnie realizacja tego, co mówiliśmy na początku. Zawieszam sąd w każdej. Ja stosuję taki dwuetapowy test. Czy zajmować się jakąś sprawą? I każdego zachęcam. Po pierwsze, czy dany problem jest rozstrzygalny? Czy potrafię sobie wyobrazić, czy znam sposób rozstrzygnięcia tego problemu? I dwa, czy to jest coś istotnego dla mnie? Czy coś od tego zależy? Jeżeli coś spełnia oba te warunki, to taką sprawą się zajmuję. Sprawami, które nie spełniają tych warunków, nie widzę potrzeby się zajmować. Natomiast najbardziej dramatyczną opcją jest to, że nie mamy podstaw, żeby coś rozstrzygnąć, ale znajdujemy się w jakiejś konieczności, że to jest dla nas ważne. No i niestety takich sytuacji jest stosunkowo dużo, ale to nie jest moja wina. Już na tym świecie po prostu tak jest, że jest dużo takich sytuacji. Natomiast wydaje mi to, na co ja zwracam uwagę, co mnie daje szczęście, co mnie daje zadowolenie, co mnie odciążyło w moim życiu, jest niedodawanie sobie do tego tych spraw, które mamy jeszcze mniej podstaw, mamy jeszcze słabsze podstawy, już w ogóle nie ma żadnej wiarygodnej metody, żeby je rozstrzygnąć, albo mają mniejsze znaczenie. To na to zwracam uwagę. A że tych spraw, które wymuszają zajęcie jakiegoś stanowiska, jest dużo, niestety tak, ale to w niczym nie zmienia tej postawy, tej zasady, o której mówiłem na początku. Dobrze, na sam koniec chciałbym jeszcze zadać takie jedno krótkie pytanie, a mianowicie też o czym wspominaliśmy w poprzednim wymianie zdań, jakie znasz ze swojej perspektywy najlepsze argumenty przeciw nihilizmowi, przeciw twojej postawie, przeciw temu, jak na to wszystko patrzysz? Myślę, że wiele z tych argumentów już dzisiaj wymieniłeś. Takim najczęściej pojawiającym się, to jest najczęściej słyszanym przeze mnie i myślę też niosącym w sobie pewien ładunek wartości, w sensie jest to coś godnego uwagi, to jest to, na ile i czy dla wszystkich to rzeczywiście jest postawa, która w dłuższej perspektywie przyniesie rzeczywiście szczęście, zadowolenie, osiągnięcie tej przyjemności, którą ja dzisiaj osiągam. No, tak jak mówię, no, jesteśmy w tym momencie w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o rozsądzenie tego argumentu. Wydaje mi się, że mam podstawy sądzić, że oczywiście nie dowiemy się dzisiaj ani jutro, prawda? Widzę zagrożenie, o którym jest ten argument. Natomiast, tak jak mówiłem, moja postawa, całe moje to życie emocjonalne i intelektualne na dzisiaj wskazują mi na to, znaczy dwie rzeczy, jak to jest dla mnie, jak to jest dla innych. Dla mnie tego typu argument kojarzy się z propozycją przypięcia się do maszyny przyjemności i zapomnienia, zaprzestania, przemilczenia wątpliwości, które zawsze by się zawsze by szły w parze z taką postawą. Natomiast czy to jest dla innych? Tym bardziej nie wiem. Ja to, co mogę, to mogę proponować swoją postawę ludziom, którzy być może nie spotkali się z nią nigdy wcześniej, a być może ona przyniosłaby w ich życiu podobnie oczekiwane skutki, które oni sami oceniliby jako dobre.
Ja myślę, że tak jak mówię, na dzisiaj jesteśmy w dokładnie tej samej sytuacji, jeśli chodzi o ocenę czy formułowanie przypuszczeń, czy to jest coś, co jest zagrożeniem, czy to zagrożenie jest minimalne. Nie? I czy to jest rozwiązanie optymalne dla wszystkich. No, to jest osobny temat i wiesz co, to jest taka rzecz, o której być może będziemy mieli okazję pokazać natomiast to pytanie twoje no też mogłoby być różne odcienie, czy chodzi ci o argumenty przeciw przyjmowaniu takiej postawy, głoszeniu takiej postawy, bo może by w tym pytaniu chodziło o argument przeciw nihilizmowi. Czyli, że jednak można by coś wiedzieć, że jednak istnieje poznawalna, obiektywna rzeczywistość, prawda? No to tutaj jakby ja nie znam jedynego argumentu, który całkowicie obalałby nihilizm, natomiast wiem, jaki argument to by był. Mianowicie kompletne rozwalenie nihilizmu byłoby dziecinnie proste, gdyby ktoś wskazał jedną rzecz, jedno przekonanie, jeden element rzeczywistości, który można by było poznać z pewnością. Wtedy dla mnie żadne rozważania dotyczące z tych samych powodów, z których nie przypinałbym się do maszyny wrażeń pod tytułem religia czy filozofia, z tych samych powodów nie byłbym przypięty do tej maszyny wrażeń pod tytułem nihilizm, jeżeli ktoś by mnie przekonał, że jednak jest coś, co można poznać z pewnością. Jak na razie, po kilku tysiącach lat historii myśli ludzkiej, ja nie widzę żadnego takiego przekonującego argumentu, a to byłby najlepszy argument przeciwko nihilizmowi, gdyby był możliwy. Wiesz co, ale to jest takie wchodzenie w... Bo wiesz, co to znaczy z całkowitą pewnością, tak? Tu się pojawia, wiesz, bo czy wystarczyłoby, żeby można było wykazać, że coś istnieje, że coś wiemy na tyle dużo, żeby działać zgodnie z tym, czy na przykład działać zgodnie z tym nawet ważąc na szali na przykład swoje życie, prawda? Czy coś takiego, bo co to znaczy z całkowitą, z absolutną pewnością? Ponownie, wydaje mi się, i to mówię taka osoba trochę z zewnątrz, ale nie jestem wcale przekonany, że trzeba być nihilistą, stwierdzaj przy założeniu, że nie wiemy nic na 100%, tak? Ale że istnieje jakieś poznanie, że istnieje poznanie lepsze i gorsze na przykład, prawda? Że można stwierdzać, że nic nie wiemy tak z absolutną pewnością, ale jednak nie być nihilistą w tym znaczeniu. Prawda? No to jakby powiem ci, jakie jest dla mnie takie właśnie rozpoznawalne kryterium, jak ktoś uważa, że wie coś z pewnością. Mianowicie, to jest oczywiście przybliżenie, tak? Bo rozumiem, o co chodzi w twoim pytaniu, że wielu ludzi też mówi, ale ja nie podchodzę do tego, zostawiam sobie margines błędu, wiem, że to może nie być absolutna pewność, ale ta pewność, o którą mi chodzi, ja proponuję rozpoznawać, czy taka osoba uważa, że to przekonanie jest na tyle pewne, że ma prawo używać jakiejkolwiek formy przymusu, żeby kierować życiem innych ludzi zgodnie z tym przekonaniem. Dla mnie to jest takie kryterium, które dla mnie osobiście pozwala rozróżnić, czy ta osoba traktuje swoje przekonanie, jakby ono było pewne. Tak? To dla mnie jest takie kryterium na przykład. Bardzo ważne. Widzisz, no ale... I różnica między opiniami, które ja mam, a kimś, kto myśli, że wie, obojętnie czy jego pewność wynosi 100% czy 90%, dla mnie jest istotna różnica, że jest pewien w pewnym miejscu tej skali prawdopodobieństwa, ja nie wiem gdzie, ale w pewnym miejscu tej skali prawdopodobieństwa jest przeskok pomiędzy. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co mówię, to są moje opinie, więc jak wychodzę do innych ludzi, to szanuję też opinie innych ludzi i próbuję się dogadać. Jest przeskok, w którymś miejscu jest przeskok do tego, ja wiem, jak jest na tyle, że ja teraz będę mówił albo zmuszał różnymi sposobami innych ludzi, żeby oni swoje życie organizowali według tego. Nie? To jest dla mnie kryterium pomocnicze. Wydaje mi się, że jest tu jednak pewna jeszcze przestrzeń pomiędzy, ponieważ można stwierdzać na przykład, że okej, nie wiem na pewno, ale co do mojej najlepszej wiedzy, na przykład co do mojej najlepszej wiedzy, która na pewno nie jest pełna, najlepszym wynikiem dla
jakichś ludzi będzie przymuszenie ich do tego, co mi się wydaje. Może tak być. I tak jak mówiłeś przedtem, nie masz z tego, no w sensie nawet na warstwie tych maseczek, tak? No to jest, wydaje mi się, właśnie taki przykład i wydaje mi się, że nie zgłaszałeś tutaj sprzeciwów jakichś szczególnych, więc to nie jest, wiesz, to nie trzeba popadać w ja wiem coś na pewno, tak? Ponad wszelką wątpliwość. Nie trzeba w to popadać, żeby kierować się pewnym poznaniem i nawet wymuszać to czasem na warstwie społecznej gdzieś indziej, ponieważ panowie, wiesz co, to jest tak się fajnie rozmawia, ale naprawdę, wiesz co, anarchiści stwierdzają, że nie może istnieć, że tak powiem, na przykład państwo bez przymusu, tak? Albo że taka struktura społeczna bez przymusu, no i oni mają rację, tylko że rozwiązaniem tego nie jest stwierdzenie, że da się przeżyć bez tego, bo to by dopiero się zdegenerowało bardzo szybko do bardzo brzydkich przymusów. To znaczy, wiesz, no, chcemy unikać pewnego przymusu, prawda, opartego o pewne poznanie, ale nie bardzo wiem, jak moglibyśmy to... Wydaje mi się, że organizacja społeczna jednak nieuchronnie zawiera tego typu rozwiązania przecież. To doprecyzuję, że mam prawo przymuszać kogoś do czegoś na podstawie żądania autorytetu z mojej strony. Przypadek państwa jest o tyle bardziej tutaj problematyczny, że jednak jest jakiś udział, czy można powiedzieć, że jest jakaś zgoda ludzi na system, w którym pewna grupa ma prawo stosować pewien przymus. Bo gdyby takiej zgody nie było, to ludzie by się zbuntowali. Można to tak rozumieć. Natomiast, to powiem ci, o co miałem na myśli. Gdyby jakiś lekarz, prawda, czy jakiś naukowiec, czy ktokolwiek inny, tak, zaczął zmuszać ludzi, albo zacząłby przekonywać państwo, że warto zmuszać ludzi na podstawie żądania swojego autorytetu, to już bym nazwał właśnie tą wiedzą na tyle pewną, żeby uważać, że ma się prawo do bezpodstawnie, tak, bez tego, że ja ci teraz pokażę w sposób zrozumiały dla ciebie, dlaczego ja tak sądzę, na podstawie żądania autorytetu, tak, czyli czym innym jest przymuszanie do maseczek jako decyzja podjęta na podstawie kryteriów, na które zgadzają się naukowcy, państwo i tak dalej, bo można zrekonstruować te kryteria w sposób zrozumiały. Natomiast dla mnie na przykład czym innym jest żądanie, żeby na przykład funkcjonowanie pewnych działalności kościoła było finansowane przymusowo, ponieważ jedyną podstawą tego jest właśnie to żądanie autorytetu ze strony osoby, która tego żąda. I jeżeli taki naukowiec potrafi przedstawić i przekonać państwo demokratyczne do maseczki, to dla mnie to jest coś innego i ja się zgadzam, że tutaj jest opinia, która przybiera taką postać, że ona przybiera postać przymusu, tak? Natomiast czym innym jest dla mnie, że ktoś na podstawie wyłącznie swojego roszczenia do autorytetu przekonuje państwo i przekonuje innych obywateli, czy stosuje różne formy przymusu, wyłącznie na jedyną podstawą do tego jest twierdzenie, że się wie. Nie? Coś takiego miałem na myśli. Tutaj, ponownie, wiesz, rozumiem, ale wiesz, odeszliśmy od tematu, tak to tylko szybko skomentuję, bo nie zgodziłbym się, że to są te same sytuacje, ponieważ wiesz, no, na przykład takie rzeczy jak finansowanie... Właśnie są różne. Że takie mi chodzi jak finansowanie, bo mówiąc, finansowanie kościoła też zależy, wiesz, o szczegóły się rozbijamy teraz, tak? Ale na przykład to, że mamy obowiązkowych, nie wiem, kapelanów gdzieś tam, prawda, czy naukę religii, prawda, i tak dalej, tego typu rzeczy, to nie jest tak, że kościół przyszedł do państwa i swoim autorytetem zażądał, żeby to zrobiono i to zrobiono, tylko to odpowiadało pewnym potrzebom społeczeństwa, które być może teraz się zmieniły. Najpierw przeszedł do... Najpierw przyszedł do społeczeństwa i zażądał autorytetu. Dlatego społeczeństwo przyzwala na to, żeby państwo to realizowało. No, ale dobrowolnie zasadniczo to robi, tak? Znaczy, no, bo zaraz wejdziemy w to, co jest dobrowolnie, ale w momencie, kiedy jesteśmy, jeżeli forma rządów jest na zasadzie taka, że my wszystko realizujemy to, co ludzie chcą, czasem się to lepiej, czasem gorzej kończy, to nie ma już, w sensie, no, to w tym momencie wchodzisz, czy oni powinni tego chcieć, tak? Czy to są właściwe motywacje? Ja nie mogę w ten sposób argumentować, Dlaczego oceniasz te motywacje jako na przykład ludzi jako mniej preferowaną niż motywacja w inny sposób? Dlatego, że wydaje mi się, że motywacja do zaufania naukowcom w sprawie maseczek
oparta jest generalnie na jakimś godnym zaufania procesie, natomiast motywacja, to nie mówię, że ona jest zła, tylko zwracam uwagę na jej genezę, natomiast motywacja do zaufania Kościołowi, że Kościół przekazuje pewne obiektywne prawdy, opiera się wyłącznie na roszczeniu autorytetu przez Kościół. Dla mnie to są różne rzeczy i skoro tak, to być może gdyby tych ludzi, bo jeśli w sprawie społeczeństwa i maseczek, to jakby społeczeństwo ma dostęp do tej ścieżki, przynajmniej teoretycznie, co do zasady, ma dostęp do tej ścieżki, że jeżeli chce się dowiedzieć dlaczego, to ma jakiś sposób dojścia do tego, dlaczego naukowcy przedstawiają taką, a nie inną propozycję. Natomiast mam takie wrażenie, że ludzie, którzy akceptują to roszczenie Kościoła do autorytetu, w dużej mierze, bardzo często nie robią tego dlatego, że oni prześledzili, dlaczego Kościół zasługuje na autorytet. Tylko, że brakuje im informacji, że Kościół nie zasługuje na autorytet i Kościół aktywnie zmusza ich, żeby nie poszukiwali takich informacji. I dla mnie to są różne sytuacje. Okay, ja nie mówię, że to są te same sytuacje, ale ponownie mam wrażenie, że patrzę na to odrobinkę niepełnie, ponieważ obok, oczywiście w sensie jasne, że Kościół zakłada swój autorytet w pewnych dziedzinach, prawda, i tak dalej, i oczekuje od ludzi, którzy należą do niego, że będą to respektować, ale jednocześnie ludzie, ale ta wola, że tak powiem, żeby to na przykład, żeby Kościół był związany w jakiś sposób tutaj z państwem, tak jak mówiliśmy, wtedy, tak, ja wiem, że teraz to jest troszkę inaczej, nie wynikała tylko z tego, że Kościół powiedział, tak, macie, i nie wiem, my się przestraszyliśmy, to zrobiliśmy, tylko Kościół w zamian jednak przecież dostarcza pewną formę organizacji społecznej, pewną formę narracji właśnie kulturowej, w której ludzie czują się dobrze. I dlatego oni właśnie, raczej bym zgadywał, że kierując się tym, że ten Kościół zapewnia coś, w czym oni czują się dobrze, z czym im się dobrze kojarzy, co być może pomogło im w tamtych realiach przetrwać ostatnie 40 lat socjalizmu i tak dalej, to dlatego chcieliby... I wiesz, czy to jest właściwe, niewłaściwe, to jest zupełnie osobny temat, ale taka raczej była motywacja, a nie tego, że Kościół zażąda autorytetu. To jest część tej układanki, ale pomijanie tego elementu, że jest to ekspresja właśnie tej preferencji obywateli sprowadzającej się do tego, że właśnie, oni się dobrze czują, że jest istotne. Istotne jest pomijanie tego. Tu właśnie nie jestem pewien, dlatego że to roszczenie autorytetu jest oparte na takim stwierdzeniu, że Kościół ma dostęp do tego, co jest obiektywnie prawdziwe i o to naucza ludzi. I mnie się wydaje, że gdyby ludzie mieli pełniejszą informację na temat sytuacji, która się właśnie rozgrywa, na temat bezpodstawności tego roszczenia autorytetu, na temat niewiarygodności tej organizacji jako dostawcy tych wartości, to być może... Mnie się wydaje, że nawet całkiem prawdopodobnie otworzyłaby się przed nimi przestrzeń do znalezienia czegoś, co jest lepsze, podobne, takie same, a przynajmniej nie obciążone tymi kosztami, które zapewnia Kościół. Ale mówiąc lepsze, masz na myśli co? Dla nich, jak zawsze mam na myśli to samo. Im większe zadowolenie? To, co dany człowiek uzna za lepsze, to, co dany człowiek stwierdzi, że jemu się wydaje, według jego preferencji, to jest lepsze. Być może, gdyby ludzie, sam robisz serię na temat katolicyzmu polsko-jasełkowego, stwierdzasz obserwację, że ludzie masowo nie wiedzą, jak wygląda Kościół katolicki i jego doktryna. No tak. Otóż mam wrażenie, że gdyby dowiedzieli się lepiej i systematyczniej, to być może otworzyliby się na możliwość alternatyw i być może uznaliby, że to było warto to zrobić. I tak jak mówię, dotychczasowa informacja zwrotna, która do mnie dochodzi, wskazuje, że to jest całkiem realna możliwość. Bo właśnie ty mówisz, że wielu ludzi jest w tej sytuacji, ponieważ to realizuje te ich preferencje. Mnie się wydaje, że wielu ludzi jest w tej sytuacji, ponieważ nie zna alternatyw, nie miała okazji zetknąć się z możliwością, że ta sytuacja nie jest optymalna względem ich preferencji, że to jest coś, co napotkali, to jakoś tam ich zadowala, ale gdyby otworzyli się na inne możliwości, to znaleźliby coś, co byłoby jeszcze... Może by pozostali tak, jak są, jak najbardziej, ale może
gdyby byli lepiej poinformowani, to może podjęliby lepsze decyzje. Tutaj myśl jest bardzo prosta. Im lepiej człowiek jest poinformowany, tym większa szansa, że on dla siebie podejmie lepszą decyzję. Nie? I to jest wszystko, o co mi chodzi tutaj w tym zakresie. I jedną z rzeczy, na którą chciałbym zwrócić uwagę, z czego myślę, że ludzie masowo nie zdają sobie sprawy, jest to, że to fundamentalne uroszczenie, że ktoś z ludzi ma dostęp do obiektywnej rzeczywistości, że to uroszczenie jest bezpodstawne. I jakby to wydaje mi się na tyle ważne, że chciałbym o tym mówić. Okej, z tym, co powiedziałeś na końcu, że ludzie być może, że ludzie trwają w tym bardzo często, bo nie znają alternatyw i tak dalej, ja myślę, że w tym jest dużo prawdy. Ja myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy, jak najbardziej. Natomiast bardzo bym polemizował z tym, że na podstawie dowiedzenia się, że istnieją alternatywy i na podstawie doraźnej decyzji czegoś, wyboru pewnej, że tak powiem, postawy, która być może nakłada na nich mniej ograniczeń, prawda, czy coś takiego, na przykład co do zachowań, realizacji swoich zachowań i tak dalej, bardzo bym polemizował, czy na tej podstawie ludzie faktycznie dojdą do stanu, w którym ta ich preferencja będzie lepiej zaspokajana. To znaczy nawet, wiesz, to nie gwarantuje, to nie jest to samo. To, że ktoś dostał nowe informacje, wybrał coś na podstawie na przykład tego, że wybrał postawę, która nie nakłada ograniczeń na jego zachowania, to nie znaczy, że realizując tą postawę w dłuższej perspektywie czasu, będzie on miał zmaksymalizowane to swoje realizowanie preferencji i wiesz co, nie chcę teraz w to wchodzić, ponieważ już kończymy, naprawdę. To ja ostatnie... Osobny temat i możemy o tym pogadać kiedyś, ale ogólnie jeszcze, ostatnie, w sensie na pewno znasz ostatnie, końcówka, tylko że tak, na pewno kojarzysz, że generalnie patrząc na badania, prawda, i tak dalej, ludzie zaangażowani religijnie, statystycznie rzecz ujmując, są bardzo zadowolonymi ludźmi z życia i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest wcale dla mnie takie oczywiste, że dając ludziom więcej, że tak powiem, do wyboru, to ostatecznie oni są szczęśliwsi, no, dla uproszczenia już to powiem. Chciałbym zadać ci zupełnie hipotetyczne pytanie. Wyobraźmy sobie zupełnie hipotetycznie, że ty któregoś dnia tracisz wiarę. Jakiś argument ateistyczny cię przekonuje, że wiara chrześcijańska jest bezpodstawna, bez sensu. Po prostu tracisz, przestajesz być chrześcijaninem, nie? Czysto hipotetycznie sobie wyobraźmy. Czy w takiej sytuacji uważałbyś, że to jest ważna informacja i warto by się z nią podzielić z ludźmi? Że to, na podstawie czego ty dotychczas budowałeś swój światopogląd, teraz widzisz, że jest fałszywe, czy zatrzymałbyś te informacje przed ludźmi? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że miałbym impuls do podzielenia się tą informacją i do jak największego rozpowszechnienia i do rozpropagowania mojej postawy, aczkolwiek wydaje mi się, że ten impuls pojawiłby się we mnie z uwagi właśnie na fakt, że przez zdecydowaną większość życia byłem chrześcijaninem i mam wbudowane na podstawie chrześcijaństwa takie założenie, możliwe, że coś, oczywiście, co uznaję za właściwe i prawdziwe, należy tym ewangelizować innych ludzi. Ale tylko, że to jest troszeczkę niespójne, ponieważ jeśli już uznałem, że ten system założeniowy jest niewłaściwy, to tak naprawdę, jakbym chciał być spójny, to nie powinienem utrzymywać nadal jego elementu, który zakłada potrzebę ewangelizacji. Tymczasem robiłbym to nadal, ponieważ mam bezwładność jakąś po prostu moich nawyków i tak dalej, i tak dalej. I to jest, i tak by prawdopodobnie się to skończyło. Moja myśl na ten temat jest bardzo prosta. Oczywiście masz rację, że dodanie informacji do puli informacji człowieka dotyczącej religii nie gwarantuje, że on podejmie decyzję, która będzie dla niego lepsza. Ale jak zawsze pytam cię, co proponujesz? Kto ma za tego człowieka podjąć decyzję? Ty, czy ja, czy państwo, czy może jednak pozostawmy decyzję dotyczącą życia każdego człowieka jemu samemu. A jeżeli dysponujemy czymś, co ułatwia podjęcie lepiej poinformowanej decyzji, to warto ją po prostu temu człowiekowi przekazać i jemu zostawić decyzję, bo mnie się wydaje, że jak mamy do dyspozycji ciebie, mnie i władzę państwową i tego konkretnego człowieka, to najlepiej dla niego, bo o to tutaj cały czas mnie chodzi, najlepiej dla niego, żeby to on tę decyzję podjął. Widzisz, ja
Nie jestem wcale przekonany, czy najlepiej dla niego, aby on tę decyzję podjął, aczkolwiek absolutnie ma do tego prawo i to są dwie różne rzeczy, tylko wiesz, no, nie będziemy wchodzić, co to znaczy ma prawo i tak dalej, tak? Jasne, ale tutaj się fundamentalnie różnimy, nie? Bo no, ja tak, nie... no tak, no to jest nie musimy to, wiadomo o co chodzi, tak. Prawda? Natomiast nie jest wcale dla mnie oczywistym, że człowiek w swoim obecnym stanie, będący człowiek istotą dalece nieracjonalną, jest sam z siebie, bez wpływu tradycji, kultury, autorytetu i tak dalej, koniecznie najlepszym wyznacznikiem tego, co jest dla niego dobre. To nie jest wcale oczywiste. Jasne, ale dlaczego jak mówisz człowiek, to masz na myśli tego konkretnego człowieka w religii, a nie masz na myśli tych człowieków, którzy na przykład są w rządzie i podejmują decyzje, albo w kościele. Tych innych człowieków, którzy ewentualnie mieliby podjąć decyzję za niego. Bo zdejmując te decyzje z tego konkretnego człowieka, tego pojedynczego człowieka religijnego, nakładasz tę decyzję innemu człowiekowi. I twoja wątpliwość, czy on jest w stanie ją podjąć, całkowicie ma takie samo zastosowanie. Ale ci wszyscy chyba że założysz, że ten inny człowiek ma prawo podejmować za kogoś decyzję, ponieważ on zna obiektywną rzeczywistość. I to jest to, o czym to jest fundamentalnie groźne założenie. Ja to tak widzę. Jedynym uzasadnieniem, żeby zdjąć to zadanie z tego człowieka pojedynczego i nałożyć je jakiejś władzy państwowej, kościelnej, jakiekolwiek, byłoby to, że ta władza kościelna, państwowa, jakakolwiek lepiej wie i dlatego ma prawo podejmować decyzję za człowieka. Mnie się wydaje, że to, że ona lepiej wie, jest fikcją i dlatego nie chciałbym zabierać decyzji temu pojedynczemu człowiekowi przy całych jego słabościach, ponieważ wszyscy ludzie, którzy ewentualnie by za niego mieli podjąć tę decyzję, też tym słabościom podlegają, a na dodatek nie są tak zainteresowani w szczęściu tego człowieka, jak on sam. Ja też nie chciałbym odbierać mu tej możliwości, absolutnie nie, aczkolwiek mówienie, że to się sprowadza przez medium instytucji, czy rządowych, czy religijnych, czy jakichś innych jeszcze, wyłącznie do wyizolowanych decyzji innych ludzi też nie jest prawdą, ponieważ oni właśnie funkcjonują w pewnym kluczu, w oparciu o pewną tradycję, o pewien skumulowany, że tak powiem, depozyt rozwiązań, które jako tako działają i oni też nie robią tego w całkowicie oderwaniu. I ja rozumiem, że to jest dłuższy temat i nie wchodźmy w to teraz, ponieważ to bardzo późno. Tak. Więc Karolu, dziękuję bardzo generalnie za rozmowę. Była naprawdę bardzo ciekawa i mam wiele wątków, które warto jeszcze podjąć następnym razem. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję. I z mojej strony po prostu dziękuję bardzo i zapraszam też widzów do komentowania, do tego, z czym się nie zgadzają, z czym się zgadzają, jak bardzo się myliliśmy, gdzie być może mieliśmy rację i tak dalej. I już oddaję głos też na koniec. Ja również bardzo dziękuję za dyskusję. Również dla mnie była bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że jest również ciekawa dla naszych widzów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci, Szymonie, za cierpliwość w dociekaniu. Przepraszam, jeżeli nie potrafiłem przekazać do końca jasno to, co miałem na myśli, jeżeli jakieś nieporozumienia między nami tutaj wynikły z tego powodu, ale bardzo Ci dziękuję za wytrwałość i mam nadzieję, że również dla naszych widzów to okazało się ciekawe. Również mam taką nadzieję, także raz jeszcze dziękujemy. Przypominamy, że linki do wystąpień Karola oraz do jego kanału są gdzieś tam poniżej i dziękuję raz jeszcze wszystkim i do usłyszenia w takim razie. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Karol odpowiada na zarzut, że to, czym się w życiu kieruje i jego postawa w istocie jednak konstytuuje się na jakiś światopogląd, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można znaleźć także przedpremierowe informacje o nowych odcinkach, a także streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.